Męskie tematy. Lekkie, trudne i przyjemne. Dziękuję Ci, Krzysiu, że przyjechałeś do mnie tutaj. Dzięki. Do męskiego spa. Yy, tak jak Ci już wspominałem przed rozmową, yy, yy, najpierw mi drgnęło w sercu, że chcecie Cię zaprosić do rozmowy, a później się cały czas zastanawiałem, o czym będę z Tobą rozmawiał, co Cię pytać i w ogóle, bo, bo zastanawiam się, jak to ugryźć. W związku z Twoim doświadczeniem i Twoją aktywnością, yy, zajmujesz się właśnie, m, możesz tak w jednym zdaniu tylko powiedzieć, to masaże, fizjoterapia, cho, holistyczne podejście do ciała. Zajmujesz się pracą z ciałem. Pracą z ciałem. Z emocjami, z... Yy, ale nie tylko, z medycyną chińską też pracuję, uczę się medycyny chińskiej. I za, jakby cały proces już trwa ponad 20 lat, nie? Cały proces trwał ponad 20 lat, ale nie pamiętam dokładnie ile. <grystanie> I słuchaj, doszedłem do, do dzisiaj, dzisiaj rano mi się pojawiło, że, że chciałbym, żebyśmy spróbowali porozmawiać o mapie ciała mężczyzny. Wiem, że to jest jakby, jak to powiedzieć, nie, nie jest chciałbym, żebyśmy to potraktowali jako, jako od, od, otwartą, otwarty temat, otwarty tytuł z racji tego, że Męskie Spa, jak sama nazwa mówi, jest, jest przestrzenią dla mężczyzn i do mężczyzn skierowaną, aczkolwiek nie tylko dla mężczyzn, a ty pracujesz z ciałem. Kobiety są, yy, już wiemy o tym, dużo lepiej zorganizowane i, i, i dużo bardziej świadome, też bardziej skomplikowane, jak wspomniałeś, o czym mam nadzieję, porozmawiamy. Więc chciałbym, żebyśmy spróbowali dotknąć tematu mapy ciała mężczyzny. Spróbuję. <laughs> od, yy, od czego byśmy mogli zacząć? Czy, czy chciałbyś, żebyśmy porozmawiali o, o relacji yy, emocji z, z narządami? No, możemy zacząć w ten sposób. Yy, yy. Mężczyźni tak naprawdę mają silniejsze ciała niż, niż kobiety, ale tak. ale mają może bardziej takie klapki nastawione na aktywność, a więc bardziej są skierowani na zewnątrz, mniej do wewnątrz. W związku z tym możliwe, że nie przeżywają z swojego 100%. Aha. E... Tak naprawdę, to, to trudno jest jakoś tak jakoś dzielić kobieta, mężczyzna. Mm -hmm. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób podobni do siebie, ale każdy jest zupełnie inną, też, tak jakby planetą. Mm -hmm. e Jeśli chodzi o, o mężczyzn, to, no to mają takie same blokady jak kobiety na mm -hmm. poziomie ciała. Mm -hmm. Często to jest brzuch, często to jest oddech. Bardzo często to się przekłada gdzieś e, oczywiście na kręgosłup. E, jest. E, wydaje mi się, że e, chodzi głównie o informację, że jej je jest dużo więcej niż kiedyś. E, mhm. Że jesteśmy w głowie, żyjemy w taki sposób. E, nie widzimy tego, co się wydarza do końca naokoło, bo cały czas gdzieś biegniemy. Mhm. Ja, mam, ja mam, jakby. Też, też dokładnie takie spostrzeżenie, że jedziemy cały czas, jak my mówimy mężczyźni, na odcięciu głowy z sercem. Do tego jeszcze te czasy są na poziomie głowy, tak? Czyli mnóstwo koncepcji, mnóstwo informacji, przeładowanie, paradoksalnie dostęp do, można powiedzieć, już nieograniczony, do wszelkich nauk i informacji sprawia, że, że jest problem z ich wdrażaniem w życie w w twojej pracy z mężczyznami też czy, czy zgodzisz się czy do, do obserwujesz coś takiego że dochodzi do takiego przełamania takiego nie wiem nazwijmy to taki break event point u mężczyzn gdzieś koło 40 roku życia taki taki moment jakby system się zmęczył tym byciem na poziomie głowy w odcięciu od serca i w końcu dochodzi do takiej rewolucji gdzie gdzie ten facet z, zaczyna dostrzegać to, że ma serce, zaczyna dostrzegać to, że płytko oddychał całe życie i że, że wiesz, że, że jednak jest jeszcze inna przestrzeń. To często tak się zdarza, ale często się wydarza to dopiero wtedy, kiedy ich ciało bardzo wyraźnie mówi nie. Mhm. Kiedy zaczyna się właśnie po 40, a może i szybciej, wydaje mi się, że trochę szybciej. O. Ten stan. Kiedy muszą się zdecydować na jakąkolwiek świadomość, bo o to chodzi, konkretnie, to się przekłada na, na życie takie relatywne, czyli. Mhm. Albo zaczynamy robić coś świadomie, mhm. świadomie się odżywiać, świadomie, w, może pracować z ciałem, a może świadomie w, wchodzić w pewne sytuacje, a niektórych unikać. Mhm. Wielu facetów, którzy zaczynają się budzić, to, to właśnie tak wygląda, że, że przychodzą, ale facet nie przyjdzie, by pracować z w momencie, z tego co widzę, kiedy jest wszystko dobrze. To mhm. zaczyna się w momencie, kiedy boli biodro, mhm. Kiedy na przykład zaczyna biegać i biega w różnego rodzaju maratony i tak dalej, żeby uciec od siebie, ale niestety nogi odmawiają posłuszeństwa. To kolano, to miednica, to zagrożenie w, nie wiem, jakieś poważne typu operacja. Mm. I wtedy zaczynają się budzić, ale to ta świadomość też, Najlepiej jak ona wychodzi właśnie w, w takim momencie, że on nie ma jakichś najlepiej jak nie wiedzą o tym, i to się zaczyna w taki sposób naturalny dziać. Oh. Czyli naprawiamy na przykład nogę, naprawiamy kolano, naprawiamy miednicę, mm -hmm. a to się łączy z pewnymi w jakimiś stanami aha, które przechodzą uh -huh. przez, ciało do, przez ciało do umysłu. Uh -huh. A więc często podczas zabiegów uwalniają się pewnego rodzaju jakieś emocje, albo i dochodzi do jakichś wglądów, jakichś okay. dużych, do, do pewnego rodzaju budzenia się jakiejś wolności, jakiejś lekkości, mm -hmm. jakich, jakiegoś rodzaju szczęścia w. I to w taki sposób przechodzi, z ciała na umysł. Ja bardziej widziałam chyba w tą stronę. Mm -hmm. I u mężczyzn mówisz, że bardziej to jest, można powiedzieć, taki proces nie do końca uświadomiony, jak nawet bym powiedział, tak? Że, że jest koncentracja, tak jak powiedziałeś, na jakimś narządzie, z którym pracujecie, czy częścią ciała. I... No to chodzi o doświadczenie. Mm -hmm. Mamy bardzo dużo jakichś wyobrażeń na temat tego, jak, jak wygląda w rozwój albo jak wygląda praca z ciałem. Ja mam to szczęście, że pracuję masażem tajskim, co mm. też tak naprawdę jest zbiorem koncepcji. Dla mnie to jest po prostu świadoma praca z ciałem i z oddechem, <laughs> ale dzieje to się w taki. No, nie, nie pracuję z nagim ciałem, mm -hmm. a więc to, to już jest dla mnie dużo lepsze, bo. Facet, przychodząc do mnie, nie czuje takiego oddzielenia, mm -hmm. podobnie jak kobiety. Mm -hmm. Ja sam już pracuję z ciałem ubranym, ciałem ponad 20 lat. Dla mnie to, to byłoby dziwne pracować teraz z, mm -hmm. z kimś rozebranym, a więc to, to jest może ułatwiająca sprawa, ale w, w ciele zatrzymują się emocje. To jest proste: kiedy przestajemy oddychać, to nasze ciało i tkanki robią się twarde. Mhm. Skraca się, kiedy skraca się oddech, naszy, nasze ciało jest zakwaszone. To oczywiście można przełożyć również na emocje, bo to, co jest twarde, jest najprawdopodobniej dumą skondensowaną w naszym ciele. Mhm. Jeżeli jesteśmy w stanie to uwolnić, to zawsze tak z tego, co obserwuję i z tego, co widzę po sobie, że jeżeli jakąś trudność tak, jakby rozpoznamy w naszym ciele, czy też w umyśle, to przychodzi wgląd. Mhm. Wgląd i zaufanie do tego, że jesteśmy dużo lepszą wersją, niż nam się wydaje. Wiesz, ty jesteś sobą medytującą, do tego jesteś nauczycielem. Wiadomo, że też uczysz się, bo, bo chyba w ten sposób wydarzy się rozwój, że pilnujemy pewnego balansu między byciem uczniem i nauczycielem. A jak przychodzi do ciebie pacjent, mężczyzna który nie medytował, który nie ma też żadnych nauk o umyśle, a jednocześnie czuje, że coś się z nim dzieje nie tak. Yy, on też z tobą rozmawia pewnie, prawda? Ty mu dasz jakąś informację zwrotną. I jak, jak, jak rozmawiać? Jak w ogóle wytłumaczyć, yy, że jest coś głębiej, że jest głębszy poziom niż tylko ciało, że to jest połączone z umysłem? Jak to wygląda z twojej praktyki? Jak to się dzieje? Czy masz na to jakiś yy, Sposób? Czy I, intelektualnie nie da się tego wytłumaczyć, bo, bo to, to jest tak, jakbyśmy rozmawiali o tym, jak smakuje miód. To jest mm -hmm. takie porównanie, że y, tak naprawdę możemy o nim napisać pięć książek, rozmawiać 5 godzin, ale tak. to trzeba włożyć palec do tego miodu i posmakować, jak on smakuje. I te wszystkie koncepcje wy, y, mają się zupełnie nijak do tego, jak wygląda doświadczenie. <laughs> Myślę, że jeżeli jest się terapeutą, czyli jeżeli się wkłada kogoś już w to te pudełko terapeuty, bo zwał jak zwał, żyjemy w świecie pudełek i, i pewnych nazw, żeby to mogło jakoś funkcjonować, to terapeuta powinna cechować. Je, je. Przede wszystkim jedna z cech to jest współczucie. Mhm. A więc jak przychodzi do nas. Ktokolwiek, nie wiem, czy, czy mężczyzna, czy kobieta, czy jest w takim wieku, czy w innym, czy wygląda w taki albo inny sposób, to mm, może pierwsza, y, 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 ta, ten pierwszy moment, kiedy kogoś widzimy, to, to widzimy faktycznie ciało i pewnego rodzaju jakieś emocje, ale później patrzymy na to, co doprowadziło do tych emocji. I, i patrzymy na tą historię, którą ktoś przeżył. Do tego momentu, kiedy do nas przychodzi. Mm -hmm. Jeżeli widzimy tą historię, to, to przynajmniej, nie wiem, wydaje mi się, że, że nie postrzegamy ludzi w taki zwykły sposób. Że mm -hmm. I... mnie nie chodziło, ja to, ja to rozumiem, nie chodziło o to, że, yy, że, że, że człowiek chce się dowiedzieć, co się z nim dzieje. Nie? I. i, i... I skąd się wzięła ta cała sytuacja? Rozumiem, że jest wywiad, który, który pozwala spojrzeć na tą historię i, i, i złapać kontekst. Tylko mm, ja się też zastanawiam, jak, jak wiesz, może tak. Chociaż miałem kontakt ostatnio z mężczyznami, którzy, którzy gdzieś tam mnie się próbują radzić w jakichś kwestiach. I jeden mówi, że ja jestem dopaminowy, drugi serotoninowy. Tutaj nie mówi, że tam się podekscytowałem czymś, tylko że strzeliła mi dopamina. Yy, wiesz, próbują pracować ze sobą, bo czują, że coś się z nimi nie tak, że wiesz, że, że odstawiają alkohol. Yy, nie wiem, pracują, nie chcą telefonu, żeby nie pobudzać produkcji dopaminy. Chodzi mi o to, że dyskusja toczy się cały czas jednak w warstwie takiej relatywnej ciała, a a nie ma spojrzenia do wewnątrz, nie? Yy, I jak, i wiesz, i odruch jest taki, że można by powiedzieć, to choć pomedytujemy na przykład, nie? Ale nie każdy chce medytować. Ludzie mają różne struktury. Ktoś jest bardzo osobą wierzącą, a jednocześnie cierpi. Jak, jak tutaj znajdujesz tą, tą komunikację, nie wiem... Jak mhm. sprawiasz, że człowiek, wiesz, gdzieś tam zaczyna łapać te, ten cały związek, wiesz, ciała z umysłem, umysłu z ciałem? Z... Związek zaczyna się w tym momencie, kiedy ktoś mnie o to poprosi. Ja nie wychodzę nigdy pierwszy, z... mhm. nie narzucam się, nie jest, mhm. nie gonię króliczka. To, to działa w, w drugą stronę. Mhm. Bo jeżeli nie jesteśmy, nie jesteśmy otwarci, to, to nic się nie wydarzy. Hmm. Jeśli chodzi o serce to i o, i o mózg, tak jakby, i połączenie pomiędzy tym a tym, to bardzo dużo rzeczy byśmy chcieli intelektualnie zrozumieć, tylko że serce jest, znowu porównam to do pudełka, jest ogromnym pudłem, a głowa jest małym pudełkiem. I serce, i te pudełka się mieszczą w sobie w taki sposób, że głowę zrozumie serce, ale głowa nie zrozumie serca. Mhm. I to jest tak, że pewnego dnia albo y, mamy jakieś zrozumienie, albo budzimy się bez pewnego jakiegoś problemu czy napięcia w ciele i w jakiś sposób mamy jakąś pewność, ale ona nie musi być nazwana. To y, w moim y, doświadczeniu, to, y, y, to jest tak, że nie, niekoniecznie wszystko musi być nazwane. Mhm. To albo funkcjonuje, albo nie funkcjonuje, albo któregoś dnia. Przestajemy się mniej bać, yy, zaczynamy więcej. Yy, może tak, za, w moim też postrzeganiu, jeśli chodzi o duchowość, ja nie, nie za bardzo podążam za duchowością. Dla mnie duchowość jest, yy, yy, jest tylko i wyłącznie lepszym sposobem funkcjonowania. Mm -hmm. I, I tak widzę duchowość, że jeżeli mamy więcej zdrowia, więcej przyjaciół, więcej miłości, więcej radości, yy, więcej dobrych relacji, czujemy się lepiej ze sobą, yy, nie wiem, lepiej się wysypiamy w. Yy, Mamy mniejszy, mniej boimy się tych też ostatnich, najbardziej istotnych, tak jakby chwili w życiu. To to jest dla mnie duchowość. Mm -hmm. I duchowość tutaj możemy podążyć za duchowością ciała. E, oczywiście możemy, łatwiej jest podążać za jakimiś systemami, na przykład systemami w połączeń energetycznych, kanałów energetycznych, blokad na tych kanałach energetycznych. Te kanały są połączone z pewnymi narządami, które mamy w środku. Narządy są połączone z uczuciami. To wszystko jeszcze opiera się o dobre wrażenia, które mamy w umyśle. Mhm. Jeżeli mamy ich dużo, no to bez problemu zajrzymy do środka, jak mamy ich mało, i nie wiem, przed chwilą właśnie kogoś okradliśmy, no to, to nie, nie będzie nam się chciało patrzeć do środka, no bo no się pojawi ta, ta sytuacja, ani nic mhm. innego. Yy, mamy też bardzo różne koncepcje, czym jest podróż do siebie. Yy, to, to każdy też in, inaczej widzi świat. Yy, ja też moją przygodę z terapią zacząłem w taki sposób, że gdybym wiedział, że praca z ciałem jest tak silnie terapeutyczna, to bym się raczej nie zdecydował. Hmm. Czy zafundowałeś sobie niechcący terapię, tak? O to się chodzi? Czy mówisz dla, mówisz w kont kontakcie siebie, że, że dla ciebie to było silne terapeutycznie, czy o pracy z pacjentami? Dla mnie dla to było bardzo wyzwane. Ale jakby miałeś pewnie tak. Pracę chciałem, gdybym wiedział, że to jest tak mocne narzędzie, tak mocno uwalniające, to, to możliwe, żebym się nie zdecydował, bo też miałem jakieś koncepcje na ten temat, ale. Mm -hmm. W pracy z ciałem i w pracy z sercem to jest tak, że nie musisz nikomu wyjawiać swoich najgłębszych tajemnic, problemów. To jeżeli ma się coś rozpuścić, jest ten czas, to po prostu to się wydarzy mm -hmm. samo z siebie. Mm -hmm. to I niekoniecznie zrozumiemy to przez intelekt. To się wydarza nie poprzez rozmowę face to face, tylko poprzez oddech, poprzez wydychanie napięcia, poprzez nie wiem, pewnego rodzaju jakieś ruchy ciałem, które powodują takie, a nie inne sprzężenie zwrotne. W... Mhm. Poprzez ciało możemy wpływać na umysł i poprzez umysł możemy wpływać na ciało. To jest nieoddzielne. Mhm. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że, że to tak jakby w moim odczuciu, docieranie do siebie, gdzieś do środka, to nie jest jakaś infantylna historia. My wtedy zdobywamy... W... Więcej mocy, więcej zrozumienia, inaczej sobie radzimy z jakimiś chorobami, nawet z takimi małymi jakimiś zakłóceniami w, w organizmie, jak jakiś katar, czy cokolwiek innego. Jak mamy zrozumienie, to on trwa jeden dzień, tak jak u mnie, mhm. od wczoraj do dzisiaj rano i już, mhm. już go dzisiaj nie ma. To wszystko się przekłada na, na ciało, nasze myśli, nasze uczucia. Z jednej strony to jest skomplikowane, a z drugiej strony to nie jest skomplikowane, bo jak przychodzisz pracować z ciałem, to po prostu y, ktoś ciebie w jakiś określony sposób dotyka, do, znajduje pewne miejsca, gdzie są jakieś wrażenia, które możliwe, że są negatywne, albo ciebie spowalniają w jakiś sposób, albo zwyczajnie bolą. Mhm. Y, jest jest w tym wszystkim oddech, i nagle okazuje się, że, że zasypiasz. Mm -hmm. I budzisz się później w nowej rzeczywistości. Bez napięć, bez mm -hmm. bólu. Czyli, czy, <laughs> czyli w naszym ciele odkładają się jakby skutki różnego rodzaju naszych działań na poziomie ciała, mowy i umysłu, można powiedzieć, tak? Odkładają się różnego rodzaju... W... Nie wiem do końca, no bo aż takiego wglądu nie mam, ale na pewno szefem jest umysł. Mm -hmm. To jest pewne. Mm -hmm. A ciało jest projekcją umysłu. Mm -hmm. Ale jeżeli będziemy myśleć negatywnie o jakimś miejscu w naszym ciele, tak jak na przykład, yy, yy, może to będzie trochę hardkorowe, co powiem, ale yy, pewne ideologie jakby gdzieś tam życiowe yy, wyprojektowałyby pewien rodzaj myślenia, że jeżeli pojawia się nam chęć na jakąś przyjemność w pewnym miejscu, to jest diabeł. Mhm. Jeżeli będziemy myśleć o tym miejscu, że, że tam faktycznie jest ten diabeł, mhm. to wyprojektujemy góry mhm. y, różnego rodzaju choroby, może nowotwór. To jest na tej samej zasadzie, jakbyś myślał o kolanie swoim przez 30 lat, że ono jest złe, że ono zrobiło coś złego, że ono jest brzydkie, że ono jest takie, jakie, to, y, to najprawdopodobniej pojawi się tam choroba. Mhm. Dlatego y, y, no, powinniśmy. Nie wiem, czy powinniśmy, bo jesteśmy wolni, możemy z jednej strony myśleć źle o sobie czy o innych. To jest nasza prywatna sprawa, ale po co? Tak, to jest rozmowa o, o odpowiedzialności i takim przede wszystkim poczuciu odpowiedzialności, bo wydaje mi się też, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz wydaje mi się, że też ten proces, o którym powiedziałeś, że nie wszystko trzeba nazywać, że praca nad sobą i ze sobą nie, nie musi się wiązać z wyjawianiem najbardziej tajemnych jakichś tam odczuć czy, czy, czy sytuacji. Bo, bo w pewnym odcinku, tym nazwijmy to tajemnym, ona się tak wydarza, tak naprawdę ze mną we mnie. I na ile ja jestem szczery wobec siebie, jeśli dobrze rozumiem, na, na ile jestem w stanie uznać tą sytuację i chcieć z nią pracować, to, to na tyle ten proces przebiega, prawda? No, każdy ma taką duchowość, na jaką sobie zasłużył. Mhm. Bo to. To, co mamy wewnątrz, najprawdopodobniej wypromieniuje to, co jest na zewnątrz. Jeżeli znowu na zewnątrz zrobimy szereg dobrych działań poprzez myśli słowa i działania, to znowu wyprojektuje na nasze ciało i ono będzie bardziej rozluźnione, bo lepiej będziemy się czuli z, z ludźmi, lepiej będziemy w, znosili wszelkiego rodzaju jakieś napięcia, tak. czy Albo nie jakieś... będzie sztucznych napięć, nie? wywołanych negatywnym działaniem. Mnie się podoba bardzo przykład kłamania, tak? Że na jedno kłamstwo trzeba wymyśleć kolejne dwa kłamstwa, żeby je przytrzymało, a na te kolejne dwa, kolejne dwa i prędzej czy później ten domek z kart e, runie. Człowiek, który kłamie, cały czas jest w napięciu i w stresie, czy będzie pamiętał wszystko, czy nie, i tak dalej. Ten, który nie kłamie, po prostu nie musi o niczym pamiętać. Tak, tak yy, świat. Yy, no, no, jest pewnego rodzaju yy, stresem, bo jeżeli nie urzeczywistnimy yy, umysłu w taki sposób, że przestajemy się konkretnie w ogóle bać czegokolwiek, bo myślę, że taki stan istnieje, nazywa mm -hmm. się nieustraszonością. Mm -hmm. yy, czyli tak naprawdę masz zaufanie do tego, że, że Twoje ciało. Yy, Inaczej wygląda, jak ma 7 lat, inaczej jak 70. Ono się składa z atomów, które kręcą się w odpowiedni sposób. Ale jeżeli pod mikroskop weźmiemy ten najmniejszy atom, który mamy w sobie, okazuje się, że ono jest światłem. A więc z tego poziomu, jeżeli już dojdziemy do, do tak, taki będziemy mieli urzeczywistnienie, no to, to możliwe, że te lęki się rozpuszczą, no bo. Mhm. Światło jest niezniszczalne, i, i bomby, i czy nie wiem, czy głupi politycy nie są w stanie nic z tym tak. zrobić. Ale myślę, że nie mamy tego poziomu i czegoś się zawsze boimy, bo tych podtrzymujących życie elementów jest chyba mniej niż tych, które mogłyby je zniszczyć. Nasze mhm. ciała są, no, są dosyć delikatne, to wystarczy się przewrócić mhm. w nieodpowiedni sposób, mhm. albo zaciągnąć nie takim powietrzem z takimi, a nie innymi bakteriami, czy czymkolwiek mhm. innym. Nie? Mhm. Czyli ten lek pierwotny tak jakby jest, a, no, ale też. Yy, tu i teraz yy, no, pracujemy z tym, co nam się wyświetla w naszej podświadomości i no i jedziemy dalej gdzieś tam. Nie? Mhm. A spróbujmy tak troszeczkę. Yy, jakby trosz, zejść do ciała tak do, do jego narządów. Dla ciebie to jest wiedza oczywista, a, a, a niekoniecznie dla wszystkich. Mógłbyś powiedzieć. Gdzie w podstawowych narządach, jakie rodzaje emocji się odkładają, kumulują? Tutaj, dlatego studiuję medycynę chińską, bo chciałem jakiś tak usystematyzować sobie jakąś wiedzę. No, ale w, i, i tam jest wiele historii dla mnie logicznych. Mam jakiś związek od ponad 20 lat z medycyną chińską, no, ale teraz. Pomimo tego, że ja nie jestem za bardzo szkolny, nie lubię szkół. Witam w klubie. No to się odważyłem na pierwszą. <noise> Co ja zrobiłem nawet <noise> ostatnio podyplomowe studia z własnej woli. Chyba o, pierwszy raz przybyłem do szkoły z własnej woli, także cuda się zdarzają. No to, ja, to dla mnie to też jest cud. Ale fajnie, że ta szkoła jest taka no, nastawiona na doświadczenie. To nie jest tak jak w tych szkołach, gdzie, gdzie, gdzie wszystko jest. No zupełnie odjechane od doświadczeń, tam nie ma, jest tylko jakiś, nie wiem, coś, pogląd jakiś wciskany w poprzek, no ale dobra, nie o tym. Tak. Co z naszym ciałem? Nasze ciało, no a więc emocje, może to być połączenie, bo na przykład jeżeli mamy za dużo jakiegoś określonej emocji, to, to jakiś określony narząd na przykład może zostać poddany operacji. Mhm. Typu, na przykład, przychodzi do ciebie pacjent i mówi, że boli go tu. E, wiesz o tym, że przez ten na poziomie ciała, że przez, przez ten obszar przechodzi na przykład Meridian e, kanału moczowego, albo Meridian, na przykład e, woreczka, albo gdzieś coś połączonej z żółcią. Czyli to już ludzie od dawna wiedzą, że żółć jest połączona z, z gniewem. E, mm -hmm. Że no, to jest blisko wątroby, a więc najprawdopodobniej twoja wątroba jest spięta. Wiesz o tym, że jak masz za dużo emocji na poziomie ciała, yy, faktycznie wprowadzisz smak gorzki, którego jest teraz bardzo dużo wiosną. Bo kto, gdzie nie spojrzysz, tam rośnie jakaś gorzka roślina. To faktycznie yy, ten smak gorzki spowoduje, że to rozproszy się i zejdzie w dół. Yy, a hmm. więc nawet na takim. Mówisz o nadmiarze emocji. Poprzez, poprzez nawet dietę możemy pracować z emocjami. Mm -hmm. A propos tego, to słyszałem, bardzo mi utkwiło w pamięci, że zadbaj o śledzione, a ona zadba o pozostałe narządy. I że picie rosołu bardzo śledziona to lubi i, i, i o nią dbamy, a to poprawia naszą ogólną kondycję, bo ona dba o resztę, tak? Bardzo upraszczając. Nie wiem, no czy... tak się mówi, że śledziona jest odpowiedzialna za narządy, za opadanie ich w dół, mm -hmm. na przykład podbródek, ale też i narządy płciowe. No, opadanie od... w dół w sensie pozytywnym? Negaty... W sensie takim fizycznym. Aha. Y... Ale też jest no, tym organem, który odpowiada za piękno, czyli... Nie wiem, nie chcę się wypowiadać za całą medycynę chińską, ale możliwe, że, że to piękno zaczęłoby się właśnie od tej śledziony. No dobrze, to jest pozytywna informacja. Pijmy rosół codziennie. Pijmy tak? rosół, no ale to też chodzi o, o, o spokój, pewnego rodzaju akceptację, zrozumienie. To myślę, że, że jakby rosół połączyć z medytacją, to chyba byłby najlepszy. Mhm. Tylko też ludzie mają bardzo dużo koncepcji na temat medytacji. Jak się teraz spojrzy na ten świat, gdzie jest tak dużo informacji, i zobaczy się, co proponuje nam, nie wiem, internet, co to jest medytacja, no to w moim odczuciu to, to zupełnie nie ma nic tak. wspólnego z medytacją. Tak, Także... tak. Ludzie myślą, że medytacja to jest rozmyślanie na przykład, nie? Medytowałem nad czymś, rozmyślałem nad czymś. Albo strumyczek jakiś, nie? Tak. Albo wyobrażenie sobie, nie wiem, basenu, gdzie jest bardzo, jest pusty, bez wody, ale jest mnóstwo pieniędzy, żeby przyciągnąć bogactwo. Tak. tak. To w taki sposób, moim zdaniem, nie funkcjonuje, to wiemy, że Ale wiele ludzi myśli w taki sposób, że, że taki jest. Nie? Ale to no, 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 nieważne. Ale, wiesz, ten, ten <laughs> świat jest jaki jest. Pomieszanie, moim zdaniem, poziom pomieszania od zawsze jest mniej więcej taki sam, tylko scenografia się zmienia, tak bym powiedział. Pewnie coś w tym jest. Im, 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 im starszy jestem, tym bardziej e, dostrzegam e, sens i znaczenie tego, że faktycznie. Zmieniać świat można tylko pracując nad sobą realnie. No niestety. Bycie dobrym przykładem, a perorowanie czy tłumaczenie to jest ciężki temat, bo tak jak powiedziałeś, musi najpierw być otwartość po stronie pacjenta, ucznia, żeby mogło dojść do jakiegoś przepływu. Ale wracając jeszcze do narządów, bo trochę cię pomęczę, wiem, że to jest taka wiedza, może dla ciebie mniej istotna, bo podstawowa, ale dla laików jest ważna. U mężczyzn gniew się odkłada w wątrobie, tak? Można tak no, powiedzieć? To można powiedzieć, że cały brzuch jest odpowiedzialny za przetrzymywanie w emocji, za tłumienie emocji. To jak sobie wyobrazisz, co w brzuchu czułeś, czyli jak przeżywałeś pierwszą miłość, jak, jak czujesz, nie wiem, jakieś spotkanie ważne z, z kimś, jak czułeś, nie wiem, pierwszy egzamin, maturę albo te wszystkie jakieś takie dziwne, na, na swój sposób ważne w tym momencie, wydarzenia, no to, w, to odczuwasz to w brzuchu. Mhm. Odczuwasz to w sercu, odczuwasz to w gardle, odczuwasz to w, w, w głowie. Mhm. Czyli to, to, to jest tak naprawdę, to też można tą wiedzę wyjaśnić na, na zasadzie kanałów energetycznych. Czyli mhm. w medycynie tajskiej ten kanał nazywałby się Sumana. Kończy się cztery palce pod pępkiem. Zaczyna się cztery palce pod pępkiem, kończy się w, w ustach. W dyszmie będzie to, ten kanał kończył się w, w, w 8 palców od szczytu głowy. Mm -hmm. Czyli, czyli no, gdzieś tutaj. Nie. Można mieć i takie doświadczenia w, poprzez pracę z tym kanałem, poprzez uczucia, czyli wyzwalanie, tak jakby tych uczuć. Można pracować w sposób mentalny, bo tak naprawdę wiemy o tym, że mentalność medytacyjna jest tak silna, że nawet jesteśmy w stanie otworzyć ten kanał energetyczny mm -hmm. i będziemy mieli plamę krwi na czubku głowy. Czyli to. A możemy na to wpływać w jeszcze inny sposób, poprzez zupełnie inne jakieś historie, nawet poprzez pożywienie, czy nawet poprzez dotyk, czy. Czy poprzez wyzwalanie w, w pewnych emocji, to, to będzie w, w wpływało na ten, na ten mm. kanał energetyczny. To zależy od której strony chcemy. Znaczy, ja cię tylko zapytałem o wątrobę. Mm. A, a ta wątroba, <laughs> tak, wątroba jest obok. <laughs> A powiedz mi taką rzecz, dobrze, czyli yy, tak trochę pomęczę cię w tej kwestii, bo, bo mówię, to, to dla ciebie jest, yy, ty widzisz to całościowo, to jest zupełnie inny poziom, tak, czyli rozmawiam z kierowcą Formuły 1, a trochę zadaję pytania z poziomu gokarta, ale, ale trzeba. Yy, yy, powiedz mi taką rzecz, czyli jeżeli yy, gniew, napięcia, brzuch, yy, zazdrość to też brzuch? Bo chodzi mi o to, że chciałbym spróbować Cię poprosić o to, żebyśmy porozmawiali, żeby żeby ktoś, kto będzie słuchał tej rozmowy, mógł później sobie usiąść i zastanowić się nad tym, jaka emocja na przykład główna ta ostatnio go toczy. Nie wiem, może zazdrości komuś czegoś, a może na kogoś się bardzo złości, a może czegoś bardzo pragnie. I, i, i czy może na przykład poprzez czytanie, czy czucie yy, ciała znaleźć odpowiedź na to pytanie, jeżeli na poziomie intelektualnym nie wie, co się z nim dzieje. Nie wiem, czy przez uczucia to y, można dotrzeć aż tak bardzo do narządów. Ja nie mam aż tak mocnych doświadczeń. Mm -hmm. y, widziałbym to bardziej w, w taki sposób, y, y, taki ludzki właśnie na tym poziomie relatywnym. Mm -hmm. że jak masz zazdrość, no to, to, to ch każdy chyba miał kiedyś zazdrość. To nie chodzi o zazdrość partnerską, bo to, y, to że na przykład... Y, nie wiem. Mamy niskie poczucie własnej wartości, to, to może być zazdrość. Mhm. Poszedłbym bardziej w tą psychologiczną jednak mhm. stronę, jeśli chodzi o emocje, a nie narządy. Dlatego, że to jest dla, dla mnie silniejsze doświadczenie. Rozumiem. Ale oczywiście to jest wszystko połączone, dlatego chcąc rozwijać się i chcąc mieć coraz więcej odpowiedzi, też właśnie studiuję medycynę chińską, żeby mm -hmm. o tym wiedzieć. Ja na przykład słyszałem, że według medycyny chińskiej ośrodek, znaczy warzyszek żółciowy, jest odpowie odpowiedzialny za skuteczność i umiejętność podejmowania decyzji. Bardzo możliwe. To wiem od refleksologii stóp. I dlatego, jakby pod tym kątem pytałem. A jeśli chodzi o kwestię mentalną, emocjonalną i związaną z emocjami, no to, no to tak. To to co? No to jeżeli komuś szambo ostatnio wylało, albo go zalało, albo mu mieszkanie zalało, to prawdopodobnie nadmiar gniewu się zamanifestował, tak? No to już jest to chyba taki duchowy poziom. <laughs> Jak mamy, nie wiem, jak odrodziliśmy się albo żyjemy w miejscu, gdzie jest wiatr, to znaczy, że to jest zazdrość, nie? Jak jest za gorąco, to będzie to pożądanie, czyli to będzie w odpowiednikiem może pory letniej i może w meridianu serca, nie? Mhm. Mm no tego możemy sobie tak łączyć te wszystkie rzeczy i nie wiem do, do czego dojdziemy. Pewnie do tego, że, że jesteśmy przejrzystym światłem, które nie ma początku i końca. <śleszy> A wracając do męskiego spa i stanu i kondycji mężczyzn w naszych czasach. Jak spróbował, jakbyś spróbował, proszę cię, spojrzeć na, na kondycję mężczyzn poprzez pryzmat pacjentów, z którymi pracujesz ostatnio. Co, co... Jest część ludzi taka, która swoje problemy próbuje przykryć dużo większą dawką sportu w... Jakimś ekstremalnym sportem, pracują powiedzmy, nie wiem, 10 godzin, 12 albo jeszcze i więcej. I zamiast pójść do kina albo zrobić coś spokojnego, to, to tak naprawdę nakładają aktywność na aktywność wyczerpujący faktycznie w tym momencie mocno swoje serce. Mhm. I oczywiście będziemy wtedy w. W sposób taki zmęczeni, że pójdziemy spać, a i gdzieś tam będziemy czuli się wolni na poziomie gdzieś tam umysłu, ale to jest. Odcinanie, nie? To jest bardziej odcinanie. Dużo y, chyba zdrowszą historią byłoby właśnie wejść w siebie poprzez pracę z, z ciałem w ramach na przykład y, jakiejkolwiek czy, pracy. Czy to, czy to low end, czy. No, dla mnie bliżej jest masaż tajski, bo robię mhm. to od ponad 20 lat. Y, i widzę, co, jak to działa na ludzi. W jaki jak piękny sposób oni się do siebie zbliżają. Jak znikają. Jeżeli to się dzieje w jakiejś społeczności pewnej, bo, bo jeżeli praktykujesz to 20 lat, to wiadomo, że jakaś społeczność wokół tego się kręci, bo robisz cały czas jakieś mhm. warsztaty, kursy, szkolenia, mhm. pracujesz w szkole, uczysz tego. To ludzie później pamiętają o tym, że dało im to tak dużo. Jakiegoś dobra, jakiegoś wyzwolenia, jakiś takiej nadziei gdzieś od środka, że oni później szukają tego i, i chcą się spotykać. I to, co mi się podoba, to to, że, że ludzie, którzy zdobywają w ten sposób jakieś umiejętności, pomagają sobie nawzajem, że, że ta społeczność nie jest w żaden spo sposób, nie wiem, nie ma tam sarkazmu, nie ma tam oceniania, by. Nie ma takich nakładek. Nie ma, ile ty zarabiasz, nie ma, ile ty masz, tylko jest ten stan w środku, do którego mm -hmm. każdy chce się zbliżyć na swój sposób na tyle, ile potrafi. Mm -hmm. Ja po trudnych latach bardziej nazwałbym to właśnie medytacją z ciałem. Mm -hmm. y I myślę, że to nie jest y koniec drogi, tylko że to jest jakiś środek. Ale wiadomo, że z dobrego snu i z jakiegoś rozluźnienia możemy szybciej się obudzić tak. niż w ciągłym, żyjąc w ciągłym napięciu. Tak, tak, tak. Właśnie. A propos tego napięcia, mnie osobiście bardzo niepokoi, jak widzę, jak dużo jest takiej siłowej afirmacji. Że, że, że człowiek u facetów zwłaszcza to obserwuje, nie? Że on, on musi, on zrobi, on tam coś, on sobie mówi, tu zrobię tam, z tymi się spotykam, z tymi się nie spotykam, tu odcinam, tu bam. Widzę, że wszystko leci na tym poziomie takim siłowo-relatywno-napięciowym, a, a, a nie ma w ogóle, wiesz, jakby uziemienia i, i kontaktu ze sobą. I ja mam takie odczucie, że to jest tak, jakby człowiek szedł na, na zderzenie po prostu ze ścianą, nie? Jechał 160 na godzinę. Czy, czy... No tak jest, to, to, tak działają emocje, że jak widzisz, tak działa gniew, że jak widzisz wielki kamień na drodze, to zamiast przyhamować, to dodajesz to, to gazu. Mm -hmm. No, mm... też widzisz, że jest sporo tego, tak? Zawsze było tego sporo i, i będzie. Taka jest chyba aktywność też męska, że ona w taki sposób pracuje i dlatego mm -hmm. potrzebuje. Mądrości, intuicji w, od kobiet, żeby gdzieś tam wyhamować mhm. i, i pójść na spacer. I pójść na spacer, bo żeby nie dostać zawału, bo, mhm. bo teraz y, to cały czas chyba y, gdzieś ten nasz procesor może się w końcu wyłączyć czy poprzez alkohol, czy poprzez jakieś ekstremalne sporty, czy może coś jeszcze innego. Mhm. Gdzieś musimy mieć jakieś ujście, mhm. y, pewnego rodzaju stop. Y, no i wtedy poszukujemy. To u kogoś może być, nie wiem, biały praszek do nosa, u kogoś alkohol, jeszcze u kogoś... Bo, szukuje, bo szukamy jakiegoś prostego rozwiązania, szybkiego, tak? Szukamy tego, co mogłoby zresetować nasz umysł. Mhm. I tak naprawdę wydaje mi się, nie mam doświadczenia, trudno mi jest mówić o wszystkich, ale umysł, jeżeli mi się nazbiera zbyt dużo jakiejś aktywności, nie chodzę spać w ty... odpowiednich porach. Nie mówię, że codziennie, bo mm -hmm. tam z tym codziennym mm -hmm. wysypianiem to wiadomo, nieraz masz jakąś pracę, tak. no to idziesz spać o trzeciej w nocy. Ale jeżeli to się nakłada, ten efekt cały czas, cały czas i cały czas aktywność i, i jeszcze inna aktywność i jeszcze inna i jeszcze jak tak duże aktywności, to jeszcze może jakiś sport albo może pobiegniemy 40 km, no to, to, to nie jest... To... Tu, tu nie ma intuicji. Tak. To, to tak. jest. Y... Siłowe to jest, nie? To jest jakieś y... no, odłączenie w... gdzieś tam y... od, od serca. Mm -hmm. A jakby ktoś z naszych słuchaczy chciał teraz powiedzieć, kurczę, co mam zrobić? Co mogę teraz zrobić? Jestem facetem, mam 40 parę lat, w małżeństwie 20, a dzieci dorastające nastolatki, praca, kredyt. Jestem przerażony kawałek życia został, nie wiem, co dalej będzie. To, to każdy ma takie pytanie. Ja też. Ale zaglądając do, gdzieś tam do środka, no to więcej mam tych momentów jednak, gdzie czuję się ze sobą dobrze. To też jest takie sprzężenie zwrotne, bo po, po tym, jak przyjmujesz ludzi w swoim gabinecie, czy gdzieś w jakimś miejscu w pracy z ciałem, to widzisz, że tak naprawdę wszyscy są bardzo do siebie podobni. I, i 20 lat temu, czy jeszcze 10, może 15, wydawało się, że ja mam największe problemy, jakie tylko mogę mieć, ale ludzie są do siebie podobni. Hmm. Potrzebują do tego, żeby to się mogło wyzwolić, jakiś taki. Ludzi, którzy też to w jakiś sposób nie wiem, którzy to kupują, ale nie chodzi mi o jakieś infantylne kółko wspierających się dziwnie ubranych ludzi, tylko no po prostu, no. Wychodźmy do świata. Nie myślmy zbyt wiele o sobie, bo jak zbyt wiele o sobie myślimy, to może jest to spoko, ale wtedy mamy dużo więcej problemów. Lepiej pomyślmy o tym, co możemy zrobić dla innych. Jest tak naprawdę tak dużo istot, które potrzebują pomocy, nie tylko z naszych światów, bo jest i świat zwierząt, jest i świat ludzi, i świat ludzi chorych w różnych stanach. Ale to też nie chodzi o to, żeby teraz pomóc temu światu. To pomóżmy sobie komuś, kto jest najbliżej nas, w jakiejś takiej najbliższej kręgu. Od mm. tego zaczynajmy. I mm. wtedy trochę łamiemy ten schemat ja. Mm -hmm. <laughs> A jak będziemy się koncentrować na sobie, no to będziemy mieli swoje większe problemy, większe emocje, bo, bo tak naprawdę, no jak się tak bardzo sfukosujemy, to, no to jest, to cierpienie może być rzeczywiste. Tak, znaczy myślę, że to troszeczkę takiego, ja bym, ja bym jeszcze bym dodał taki trochę balans, żeby też uważać, żeby ta praca dla innych nie była uciekaniem przed pracą nad sobą też. No, bo, bo ja wychodzę zdrobisz. z takiego założenia, że zanim pójdziesz sprzątać kible w hospicjum, najpierw zobacz, czy masz u siebie porządek w talecie, nie? I tak naprawdę powinieneś mieć najpierw porządek w swojej talecie, zanim pójdziesz sprzątać do talety toale w hospicjum. Bo, bo jak jest odwrotnie, to, jest pro to mamy problem, nie? Jak mi się, co ty no, powiesz. Na pewno tak jest, że, że gdzieś tam u siebie musimy trochę posprzątać. Ale... Tylko. Nie wiem, czy, czy, czy pewne historie mają koniec. <laughs> A więc patrząc z jednej strony w, w to tak, ale z drugiej, to może jednak ro, lepiej było to i to robić. <laughs> I myślę, że tu dotykasz sedna sprawy tak, tak, bo, bo, bo jeżeli będziemy chcieli dojść do momentu, kiedy uznamy, że już umie, już jest wszystko dobrze i teraz mogę iść w świat, to faktycznie y, możemy się obudzić na łożu śmierci. Że to trzeba trochę równolegle. Tak. Jedno tylko co mówię, to wydaje mi się pilnować, żeby to nie było za, jakby coś za coś w sensie, żeby, żeby nie. Bo to wydaje mi się, że jeżeli człowiek jest szczery wobec siebie, to, to on wie, czy, czy ściemnia, czy nie. nie? Wiesz, czy masz, po, czy zostawiłeś po sobie porządek w sypialni, czy tam jest bałagan na tym łóżku. Nie? Serce zrozumie to inaczej. Zrozumie to w taki sposób, że, że obniży się ciśnienie krwi. Że więcej na zewnątrz będziesz widział dobrych sytuacji, że pojawi się więcej przyjaciół, więcej jakiegoś rozluźnienia. Jak pewnie i rozluźnienie i przyjaciele, to się przełoży na element ziemi, czyli element też pewnie i finansowy. No zdrowie zawsze gdzieś tam się przekłada na pewnie i na, 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 na wszystkie z, z, z sfery życia. No. no Spróbujmy zrobić pierwszy krok do, do jakiejś świadomości swojej, żeby zobaczyć to, co, jakikolwiek metody, która może nam pokazać, jacy my jesteśmy w środku, bo jak my, zaczynamy tam zaglądać, to się okazuje, że to jest nasze prawdziwe schronienie. No, mhm. I raczej te wszystkie momenty, w których mi się udało gdzieś tam zajrzeć, to o to... To było to na jakimś takim głębokim poziomie wyzwalający, jednak mimo tak, wszystko. Tak, Pojawiające się nieograniczone poczucie bezpieczeństwa. No bym i taki, taki. ten moment, że, że, że kompletnie nic ci nie grozi, pomimo tak. tego, że, że tak naprawdę wszystko na zewnątrz mówi, że grozi. Tak. No bo chyba funkcjonujemy na dwóch poziomach, albo jeszcze i w wielu innych, ale na tak najprościej to na tym absolutnym i relatywnym. Tak, nie? tak. Ale tak jakby tu i teraz, no to faktycznie to jest tak, że, że dobrze jest zadbać o, o jedną nogę i o drugą, czyli o tą duchowość, powiedzmy, w jakimś tam stopniu mówię o zdrowej duchowości. No i o to, żeby mieć za co zapłacić, nie wiem. Czy zatankować samochód, czy, nie, mm -hmm. czy pójść od czasu do czasu, zaszaleć gdzieś do knajpy. No bo ciężko jest mówić o jakimkolwiek rozluźnieniu, rozwoju i pracy, jak, jak, jak są listy od komornika, albo, albo ktoś puka do drzwi. Nie? No właśnie, to. Jak za dużo będzie z tej, tych męskich spraw. To nasze ciało nam pokaże, że poprzez blokadę w górnej części ciała, gdzie odkładają się emocje typu muszę. Jak jest muszę, to jest ta męska energia, to jest górna część pleców. Muszę taki być, muszę to osiągnąć, muszę to mieć, musisz taki być. Musimy tacy być, tak musi być. I za tym podnoszę krótki. Muszę to, oddech. muszę tamto. Tam jest blisko tarczyca. Mhm. Ona w. Mm, jest takim motylem, która oplata szyję. Mhm. Jeżeli będziemy w tym centrum energetycznym pozostawać zbyt długo, no to w, tam się będą działy, dokonywały zniszczenia. Czyli, mhm. czyli też organy. Serce kręgi szyjne, które bolą, tak? Gdzieś tam skręty szyi, to będzie się przekładało na, na wiele historii. Brak oddechu oczywiście, że spowoduje emocje, bo jeżeli nie wydychamy, no to, no to te emocje się zatrzymują w ciele. To tak e, łatwo jest zobaczyć po tym, jak przychodzi do nas e, powiedzmy, że, e, że ciało. No, e, I po pewnym momencie e, rozmowy e, i czytaniu tego ciała, gdzieś tam ktoś mówi: Ale ty wszystko o mnie wiesz. Skąd to wszystko wiesz? Dla mnie to jest na pewno wszystkiego nie wiem, to, to po pierwsze, ale, ale można czytać ciało w jakiś sposób i nasze ego może nam nas w, na wiele sposobów oszukać, ale ciało jest taką mapą, która racz, moim zdaniem, pokazuje nam rzeczywistą informację, mm -hmm. co, się, co się wydarza, co się dzieje. Mm -hmm. I, no I stąd to wiem, że nieraz jest tak, że że ludzie nie czują bólu. Pracujesz z nimi i widzisz, że tak naprawdę to ten próg się zupełnie przesunął, ale ten, jeżeli ja jestem w stanie komuś zadawać bardzo dużo bólu i on tego bólu nie czuję, to najprawdopodobniej cały świat, firmowy, domowy, rodzinny, go też katuje w taki sposób, a on po prostu jest jak wół i jedzie dalej w tą stronę. Mhm. Mm a więc no, to, no, wiele jest tak jakby pożytków, e, które można wyczytać z ciała, i to nie jest wróżenie z, z fusów. To mm -hmm, jest po prostu mm -hmm. rzeczywista tak. informacja tak. mentalna, którą możesz przeczytać. Nieraz też tak jest, że jak ludzie dostaną ostre, jakieś e, w, e, przeszkolenie w życiu, nie wiem, śmierć kogoś, e, jakiś bardzo, bardzo duży. Mm, Taki problem. Też nie czują e, swojego ciała, ale wtedy to moim zdaniem to jest pewnego rodzaju ochrona. Mm -hmm. e, I możesz nie czuć tego ciała, a więc nie czujesz e, tego, co jest w twoim wnętrzu. Nie, nie jesteś jeszcze gotowy, żeby rozpoznać, urzeczywistnić tę prawdę. I możesz tak żyć też przez bardzo długo. Mm -hmm. Ale wtedy jesteś też zamknięty na radość. Mm -hmm. I któregoś dnia może warto by było podjąć decyzję, czy chcesz się obudzić, czy nie. No, można podjąć samemu decyzję? To znowu się wydarza w taki sposób, że jak zrobiłeś dużo dobrych rzeczy gdzieś, ty jako ty, i na poziomie relatywnym, czyli poprzez ciało, na poziomie mentalnym, czyli poprzez umysł, czyli myślenie. By może myślenie to nie, poprzez wysyłanie pewnych rodzaju intencji? intencji do świata, czy życzeń, żeby komuś było dobrze, nie wiem, to można się, umysłem można się bawić, tak łatwo się życzy gdzieś tam naszym bliskim tego, żeby było dobrze, ale już tym, którzy są daleko, to już trochę Ciężko. jest trudniej, a już wrogom, to już w ogóle. Mhm. A dobrze wiemy o tym, że jeżeli chcesz przepracować wroga w szybki sposób, a nie do końca życia się męczyć z nim, to, no to, to tak naprawdę. Na Chciałbym zacząć czynić wobec niego dobre życzenia. Bo wtedy będziemy mieli siłę. Tak. Jeżeli nie, nie czynimy tych życzeń, to cały czas z nimi rozmawiamy, z tym narratorem, który się pojawia nad głową, i tracimy naszą energię. Mm -hmm. I możemy tak rozmawiać sobie całe życie i później w, zorientować się 7 dni przed śmiercią, że takie historie miały miejsce. Mm -hmm. Co się na pewno przekładałoby na, na pracę z brzuchem w takim gabinecie terapeutycznym. Czyli delikatny ucisk, wydechy w różny sposób, żeby mm. to dotyk wyzwala. To jest tak, że może pamiętamy ze swojego życia, jak, nie wiem, jak nie jakieś przytulenie albo jakaś, jakaś oznaka czegoś, jakie było wyzwalające, jak nagle wyrobiło nam się lekko. Nie? Mm -hmm. Znaczy w ogóle powiem ci, że jeśli chodzi o przytulanie, to jest jakiś kosmos. To jest jak powietrze, prawie że potrzebne, mam wrażenie. I no, ja, ja to nazywam okazaniem bezwarunkowej miłości, takiej akceptacji czystej. Nie ma słów, po prostu jak kogoś przytulasz, to się na niego otwierasz i go akceptujesz siłą rzeczy. I to jest takie po, poza słowami. No, dobrze jest korzystać z naszych wewnętrznych zasobów, niekoniecznie. Gdzieś tam, podróżować tak daleko na zewnątrz. Ja nie mówię, że wszystkie narzędzia mamy przy sobie, ale, ale sporo ich jest. Mhm. Z, tym, z tym poczuciem bezpieczeństwa w sobie i schronienia jest coś niesamowitego, bo, bo to jest takie poczucie, jakby właśnie to, co powiedziałeś, że nieważne gdzie będę, ale to już będzie ze mną. I to sprawia, że w każdej sytuacji zupełnie inaczej się czujesz, nie? To, bo to jest doświadczenie. Mhm. Możemy przeczytać bardzo dużo książek, ale wiadomo, że, że to będzie tylko nasza koncepcja. Książki Kolejna. nie są mhm. w stanie, są w stanie nam coś pokazać, ale to nie jest, nie jest najgłębszy poziom tak. zrozumienia zjawisk. Znaczy, bo poprzez doświadczenie po prostu znikają wszystkie wątpliwości, bo już wiesz. I wtedy też nie, masz, nie ma koncepcji, tylko te rzeczy się wydarzają. Tak jak z tym, że żeby coś się pojawiło na poziomie zewnętrznym, musi dojrzeć na poziomie wewnętrznym. Jak się tego już doświadczy, no to wiesz, to, to, to jest życie bez wątpliwości. Pewnie. W... No, warto robić wiele dobrych rzeczy, żeby to osiągnąć. Na pewno gdzieś te wszystkie dobre dobre, nie wiem, sytuacje odkładają się na jakimś dysku gdzieś tam. I, i to później spowoduje, że, że przyciągniesz takich, a nie innych ludzi, taką a nie inną pracę. Ja w taki sposób widzę mhm. świat. I mhm. też tak naprawdę jakbym miał powiedzieć, jak możemy naprawić sobie nasz kręgosłup, to, to wszystko się sprowadza w jakimś stopniu do dobra. Mhm. Bo to powoduje, że spotykasz więcej dobra, to powoduje więcej rozluźnienia, to powoduje, że się rozluźniają narządy, a więc to powoduje, że, że też dostają w coś w prezencie nasze kości, nasze to my się składamy z tych elementów. Mhm. A więc, jeżeli moglibyśmy coś zrobić, że tak powiem, z najgrubszej rury, no to, to chodzi o to. Mhm. Co nie znaczy, że tych dobrych ludzi też nie dotykają jakieś przykre historie na poziomie ciała. No, to też nie, nie jest aż tak łatwe. To tak funkcjonuje do. Na pewno jest to jakiś, jakiś wyjście z sytuacji, ale to działa tylko wtedy, kiedy zawężymy naszą mentalność do jednego życia. Mm -hmm. Jeżeli... Czyli gdy dopuścimy do siebie myślenie czy świadomość o przemijaniu też, prawda? No bo ja już... mam wrażenie, że, że bo, bo to jest tak, że tak patrząc, nazwijmy to z takiego handlowego punktu widzenia, totalnie nam się nie opłaca. Czynić zła, jakiekolwiek by ono nie było. Na poziomie ciała mowy i umysłu, tak? Życzyć komuś źle, gniewać się itd. Tak prawda? A jednocześnie ludzie to robią. I mnie się wydaje, że główną przyczyną tego, że ludzie to robią, jest totalne ignorowanie przemijania. Że, że gdyby wszyscy, gdyby przemijanie było od przedszkola, nie wiem, od jakiegoś etapu. Byłaby o tym rozmowa, gdyby nie, 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 robi, nie robilibyśmy wszystkiego, żeby je od siebie odsunąć, udawać, że nie istnieje, że śmierć nie istnieje, i tak dalej, a wręcz byśmy robili dużo w tym kierunku, żeby to się stało naszą częścią świadomości, częścią naszej świadomości taką uświadomioną, to by całkowicie to był game changer, że, że to by sprawiło, że ludzie by inaczej zupełnie funkcjonowali, bo mam wrażenie, że ludzie się kłócą mm -hmm. tak, jakby byli nieśmiertelni. Że gdyby mieli świadomość swojej śmiertelności, by się tak nie napierdalali, brzydko mówiąc. No, to, to są takie... Moglibyśmy mieć takie życzenia, ale to... Czy to tak jest? To znowu musimy wrócić do tego, żeby swoje podwórko naprawiać, nie? Bo jak zaczniemy myśleć tak, że wszyscy powinni w taki sposób przeżywać świat... Znaczy nie, nie myślę, że wszyscy powinni w taki sposób przeżywać świat. No znaczy, więc... prze, świat. Chodzi ale... mi tylko o, o ten jeden element, żeby, no, żeby nie łatwiej. pomijać przemijania w, w, w życiu. Że rozumiesz, nie tak. każdy żyje jak chce, w sensie takim, nie wiem, wierzy w co chce, robi co chce, ma aktywność, jaką chce zawodową. Mówię w takim oczywiście w zdrowym zakresie. Ale żeby, żeby wszyscy byli w cudzysłowie zarażeni świadomością przemijania. To, co wydaje mi się COVID paradoksalnie zrobił w jakimś tam zakresie, sprawił, że pierwszy raz chyba od 2000 lat tak wielu ludzi naraz dowiedziało się o tym, że umrą. No, no że to... mogą umrzeć, nie? Co za wgląd. No, nie? Ale, ale wiesz, że abstrahując od całej historii, tak, no. to sam fakt, zwróć uwagę, ta, 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 ta histeria, która temu towarzyszyła też, ona wywołana była tym, że nagle się dowiedziałem, że umrę. O Jezu, nie? Czyli, czyli ta świadomość jednak jest ignorowana, co, co widać, nie? No wiele rzeczy nas odciąga od tego, co jest najważniejsze, co mogłoby się wydawać, że nie jest najważniejsze, to tak jak medytacji, że cały czas ten umysł musisz przywoływać i ściągać, tak. bo jak nie, to robi już gdzieś zakupy, albo jest z kolegami na ognisku, albo gdzieś... no, oczywiście, że tak, nie? albo jadę, czas... jadę samochodem gdzieś, nie? No, jakaś wewnętrzna dyscyplina, że gdzieś tam powinna się wykształcić, co oczywiście nie jest łatwe. To zależy, jak patrzymy, no, jest... Jest i nie jest, nie? Zjawiska albo są, albo nie są, albo są i nie są jednocześnie. Oczywiście, więc... <laughs> znaczy, z tym, czy łatwe, czy nie, to zauważyłem jedno, jedną prawidłowość. Jak, jak nad czymś pracowałem, to wydawało to się strasznie trudne. Ogromnie. Bardzo, bardzo, bardzo trudne. Gdy następuje klik, to wszystko jest takie oczywiste i proste. No to jak się uczysz języka, to też jest trudne. Tak. I ktoś ci mówi, przecież angielski jest taki łatwy, wie, tak naprawdę? <noise> a, mówię, a, a popływasz dzisiaj ze mną w jeziorze? Nie. Widzisz? Dla kogoś coś jest łatwe, dla kogoś coś jest trudne. Mm, tak, tak. No, ale niemniej jednak gdzieś tam możemy się doszukiwać tych swoich najlepszych stron i, i podkręcać na tyle, na ile się da, no, żeby stać się w jakikolwiek sposób pożytecznym, mm. bo. Bo to też jest y, chyba jedna z najważniejszych y, spraw, żeby czuć się, y, że przynależysz do, w jakiś sposób gdzieś do, do tego świata i że nie tylko jesteś. Y, konsumentem, nie? No, tak. ale że też coś produkujesz i produkujesz coś dobrego. To nie musi być skala, nie wiem, y, ogromna. W ogóle skalę można zostawić. Ważne, żebyś czuł się, czuł się pożyteczny w jakimś stopniu, tak? Zresztą bym powiedział nawet, że to, to jakby to się dzieje z automatu, że jeżeli się zrobi coś pożytecznego to nie wyobrażam, nie znam człowieka, który by nie czuł satysfakcji, jak, jak zrobię coś pożytecznego i zobaczył tego skutek. Każdego no to, to znowu otwiera serce, nie? Tak, otwiera to serce to, na maksa. To znowu się ma odbicie w ciele, bo wtedy znowu się otwiera brzuch, jak się otwiera brzuch, to się otwierają też łopatki, jak patrzysz na te dzieci, które są teraz w szkole, które zostały. Oczywiście fajnie, że jest edukacja, to wszystko jest bardzo też ważne, ale tak jakby patrząc z poziomu w terapeuty, w który ma specjalizację też w leczeniu skoliozy, dajmy na to, to. To bardzo duży wpływ mają. My... To uczucia i to zablokowanie, w, w pewnym sensie, jakiegoś ruchu u dzieci. No, mm -hmm. Przywiązanie małych dzieci do, do krzesełek, do ławek, do, do tego, że muszą tyle zajmować się tym, a nie czymś innym. Później muszą uwierzyć w to, że to wszystko jest prawdziwe, bo przecież jest cała ogólna obsesja, że jak tego nie zrobisz, to, no to jest źle. Takie robienie trochę niewolników, czego ciało nie rozumie. Jeszcze do tego yy, tornister, pamiętam mojej córki mała, piękna dziewczynka zdrowa, która ważyła nie niepewno wtedy kilkanaście kilogramów, a jej tornister waży osiem. I sam no. pamiętam, jak klołem, że nie ma żadnych podręczników w PDF-ie. Siedziałem w tym pokoju, tylko inne, inne biurko było i skserowałem chyba 1400 stron z podręczników do plików PDF, żeby, żeby, miał, żeby jej tornister ważył 4 czy 3 kilo, bo zamiast tych książek się pojawił iPad, była jedynym dzieckiem w szkole, które korzystało z iPada. I to na, to by na iPada kupionego w biedronce jakiegoś tam wiesz. To nie to był nawet iPad, to był tablet, tak? I, i mhm. Wiesz. Dlatego. Wy... Masakra. I z dziećmi też możemy zrobić wiele, bo to ciało u dziecka jeszcze do pewnego czasu jakoś funkcjonuje dobrze, a później zaczyna wierzyć, że lepsza wersja jego samego jest na zewnątrz, a nie w środku. I zaczynają się właśnie różnego rodzaju przykurcze ramiona w, do przodu, zablokowany brzuch. Tak, że im w, moja córka na przykład z racji tej, że jest wrażliwcem, tak jak ja, ja to, to, tak, to to też ma takie ciało, gdzie, gdzie widać w, 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 troszkę po niej, że, że przeżywa. Ale ten dotyk też wtedy jest ważny. Mm -hmm. A co córka ile ma lat? 11. Już. O, to już wchodzi w taki wiek już młodej. Badnica taka młoda. Już jakoś no, Moja szybko. 21 kończy w lipcu. Szybko. Opowiem no ci, że ja tylko dostrzegam, jak się zmieniają pory roku. No tak. Też się zastanawiam, czy tak bardzo jestem tu i teraz, skoro te te 11 lat tak szybko minęło, czy po prostu jak tak dużo robisz na wielu gdzieś tam płaszczyznach i dzieje się jednak dobrze, czy tak po prostu twój umysł rozumie przestrzeń w taki sposób szybki? No tak, no bo jak się dzieje coś fajnego, to chyba szybko przemija, bo u dentysty to godzina trwa 6 lat. Ja ci powiem, że mm, nie pamiętam ile Oliwka chyba miała gdzieś z 15 lat, 16, w chyba 13. Mieliśmy takie poczucie, że gdzieś nam uciekło 7 lat. Wiesz. What the fuck, nie? I to jest, jest coś takiego. Dlatego. Hmm. Hmm. Dlatego dobrze jest wracać, wkładać siebie do tego środka, żeby być bardziej tu i teraz, bo, bo jeżeli nas nie było, no to gdzie byliśmy. Tak, w ogóle wiesz, teraz wszy... też jest coś takiego, że trochę tak jakby wejdę w rolę adwokata diabła. Wiesz, zewsząd wszyscy mówią, bądź tu i teraz, jestem tu i teraz i tak dalej. Co znowu moim zdaniem może też wywoływać odwrotne i wymiotny u, u ludzi, którzy są zagubieni w codzienności. To też jest, zobacz. Też jest pytanie, jakie jest doświadczenie twoje bycia tu i teraz. Bo to, to można interpretować na wiele gdzieś tam. Mm. A jakbyś spróbował to dotknąć, tak żeby potocznie człowiek zrozumiał? Na poziomie ciała tu i teraz to jest ten moment, kiedy kiedy ktoś na przykład pracuje z, z twoim ciałem i przychodzisz totalnie rozpieprzony gdzieś tam, y, z lekkimi początkami jakichś, nie wiem, y, jakiś nerwobóli, jakiegoś braku snu. I nagle po prostu ktoś ciebie wkłada tak mocno w swoje ciało, że, że zaczynasz czuć, że ono żyje. Ja mam tak, tak już. Mam wypracowane zaufanie do ciała, że jak ktoś pracuje z moim ciałem, to ja oddaję się kompletnie i zasypiam. I ten sen jest tak mocny, że nieraz mam wrażenie, że to jest tak, jakbyś mnie porwał. Naprawił mnie gdzieś tam tysiąc światów dalej i oddał mnie w zupełnie nowej formie. Mm -hmm. I psychicznej, i fizycznej. A nie wiem, jeśli chodzi o umysł, to, to i teraz, no to, to najbardziej mi chyba kojarzyłoby się z docenianiem w mm -hmm. tej sytuacji. Tak, chyba kluczem jest docenianie, tak, taka ludzka wdzięczność. Też często o tym rozmawiamy. No, tak naprawdę to szklanka wody. To nie jest taka zwykła szklanka wody, to jest nektar, nie? Który mm. gdzieś tam musiał podróżować do nas tutaj tymi różnymi rurami, ale przecież jakby tak sobie pomyśleć, skąd to się wzięło, gdzie to było, nie? Tak. W środku gdzieś ziemi, albo z jakichś gór to przypłynęło. No, wszystko jest dużo bardziej bogate, niż nam się wydaje. Nie? Tak, jeszcze do tego na przykład, gdy przyłożymy na poziomie relatywnym świadomość tego, że z półtora miliarda ludzi nie ma dostępu do bieżącej czystej wody. A no, to z, z takiego. To I to już... wcale nie chodzi o jakieś użalanie się, znaczy zamartwianie się, tylko po prostu, no to jest fakt. To jest fakt. Więc. To jest... do czystej wody, no bo tak, mają do czystej bieżącej taką... wody, tak. Bo nie mówię już o ludziach, którzy tam 1,8 czy 2 miliardy, które żyją za poniżej 2 dolary dziennie. Byłem w Indiach kilka razy, wiem co to jest, no, no nie, nie wygląda to ciekawie. Tak, że że jest czyli, czyli na poziomie umysłu można zacząć od od zwykłej wdzięczności takiej, próbować odnaleźć... Zauważam też, że, że ciężko jest ludziom szukać wdzięczności za proste rzeczy. Chcą dużych rzeczy, żeby... One była... się wydają oczywiste i się wydają proste, ale tak jak jeżeli naprawdę byśmy mieli z tego poziomu patrzeć, to, no to one nie są proste. Znaczy one są proste, ale tak naprawdę to musiało się wiele warunków mhm. zamanifestować, żeby one mogły się pojawić jako proste. Mhm. To wszystko jest dużo bardziej bogate i, i ma wiele warstw. No niesamowite, to, to tak jest. Ale to w ogóle można już polecieć kompletnie ze wszystkim, nie? Jeżeli będziemy patrzyli z tego... Poziomu bogactwa, tak jakby zjawisk, no to się okazuje, że my po prostu już jesteśmy w wszystkich krainach ewidentnie. Tak, tak. I że wszystko jest cudem. No jest cudem, no. Jak sobie patrzymy, wchodzisz do domu, jest telewizor. No i tam się wszystko wyświetla, to jest takie oczywiste. A w domu jest ciepło. No, no to proste niby, nie? Mhm. Ale jak węgiel zaczął kosztować 4000, to już się okazało, że mniej proste. Tak. No, no, powinniśmy, no faktycznie, powinniśmy na tyle, no ile potrafimy doceniać, co też się przełoży na, na, na ciało, na, na rozluźnienie. A, a, jak wobec tych, tych, tych przyziemnych spraw typu rosnące rachunki albo jakieś właśnie węgiel za 4000 tysiące i tak dalej, jak przy tym szukać tej praktyki wdzięczności? No to, jeżeli masz zaufanie do swojego umysłu, no to wiesz, w jaki sposób to funkcjonuje, że pojawia ci się od razu yy, takie mo mocny głosy w środku, w swoim sercu, że będzie dobrze. A jeżeli ktoś nie ma zaufania do umysłu? No, bo, no to... bo nie słyszą nigdy o umyśle, wiesz, tylko, tylko codzienność. No to umysł, to nie jest tak, że to tylko należy do ludzi, którzy pracują z umysłem, oni... Yy... To też jest w taki sposób, że jeżeli zrobili dużo dobrych rzeczy, no to będą przeżywali tę informację w sposób rozluźniony. A jeżeli nie, no to nie. Czyli nie, nie chciałbym tego w taki sposób wkładać znowu do jakiegoś pudełka, mhm. ale jeżeli, no nie wiem, jak usłyszałem o tym, że jest COVID, to, to niespecjalnie mnie to, że tak powiem, poruszyło gdzieś tam. Mhm. Wręcz e, powiedziałam sobie, no dobra, fajnie, mhm. zobaczymy, mhm. nie? Mhm będę to obserwował. Jeżeli faktycznie będzie to tak, że, że mam umrzeć, no to okej. Okay. Ale po tygodniu już rozpoznałem zjawisko, że, że to jednak no nie jest na, na taką skalę, żeby tego się aż tak strasznie bać i nie wychodzić w domu, czy znaczy nie pójść na spacer do lasu. Nie? Mm -hmm. Tak. Ja wtedy doceniłem bardzo to, że mieszkamy w domu na wsi. Tak. Ja też bardzo duże dyskoteki u mnie się wydarzały w domu. <noise> Ale w ten temat nie brnijmy, bo to wiesz. <noise> Oczywiście żartowałem. <noise> nie, nie. Wiesz, co chodzi mi, chodzi mi o to, że mm, ciężko jest dyskutować z ludzkimi emocjami, prawda? Dlatego tak, wszystko I... będziemy inaczej przeżywać I... I na poziomie ja na przykład... umysłu i ciała. Tak. Ja, ja na przykład dlatego nie drążę tego w takim dyskursie, nazwijmy to publicznym. Bo jeżeli ktoś żyje w jakimś przerażeniu, to nie chce jeszcze dawać mu dodatkowych jakichś powodów, które mają go odciągnąć od tego, co próbujemy mu pokazać czy przekazać, rozmawiając ze sobą, nie? Więc o, o to mi chodzi, wiesz? Ze współczucia, jakby Jasne. o tym nie mówię, bo, bo też ty też nie powiedziałeś, że go nie było, tylko że to inna skala zjawiska, a jednocześnie fala przerażenia i, i tak dalej, samo napędzająca się też związana z mass mediami. No była taka, a nie inna i z tym ciężko dyskutować, tak? Współczucie więc... nam pokaże to, że od kogoś możesz się nauczyć, nie wiem, jak naprawić samochód albo jak zrobić obiad, a do kogoś innego przychodzisz po to, żeby rozładować napięcie w ciele i mm -hmm. ludzie są doskonali, ale nie wszyscy mają rozwinięte wszystkie właściwości, a więc... Przyjmujesz schronienie w tych właściwościach u ludzi, które są najpiękniejsze, które mają najbardziej rozwinięte. I myślę, że na tym powinniśmy się koncentrować, jeśli już chodzi o jakąkolwiek ludzką taką, ludzkie bycie z kimś. Mm -hmm. no, nie możemy. Nie, nie spotkałem idealnej osoby mm -hmm. jeszcze, która by mnie w pewnym aspekcie życia nie zdenerwowała czymś, albo gdzie nie miałbym jakichś innych. No innego światopoglądu, czyli nie hmm. wiem, innego pomysłu. No ale to już po pewnym czasie to, to wiemy, że tak funkcjonuje, nie? Że przecież ja jestem też na jakimś poziomie na pewno trudny dla kogoś, a dla kogoś może nie. To jest, to jest zawiłe. Tak. Dlatego tak ważne, żeby zajmować się sobą i być szczerym wobec siebie, bo w ten sposób można realnie wpływać na tą sytuację. I tak samo poprzez ciało, że jeżeli coś się zatrzymuje w ciele, to, to możliwe, że jest sytuacja, że możemy z powrotem to otworzyć i, i to rozpoznać w jakiś sposób i uwolnić to z ciała, mm -hmm. żeby później nie mieć jakichś nieprzyjemnych... Ja, czym miałem masaż brzucha, ten micel, nie wiem, jak to się nazywa, taka trudna Taki nazwa. Taki jest... głęboki? Czy, tak. Czy... I trochę mnie boli skóra. Domyślam się, widziałem jak to wygląda. Sam nie przeżywałem mocnej pracy z brzuchem, tylko delikatno. Milena jest na fizjoterapii kolana y -y -y. No, po operacji, więc przy okazji stwierdziłem, bo kolega mi polecił, któremu ufam, też tak właśnie widzisz, jest kuczek blisko z kimś jesteś i ci coś polecą, to, no to mówię dobra. Mówię, musisz iść na masaż brzucha, to jest coś takiego, co przynajmniej raz w życiu powinno się zrobić. No poszedłem i spoko, fajnie. też zupełnie innego y -y. rodzaju praca. Byłem przyzwyczajony do jakichś, wiesz, akcji takich typu tam plecy czy nogi. A się okazuje też, że przez brzuch to jest jakieś napięcie w z biodrem związane. Mm -hmm. Jakieś tam, mm -hmm, nie wiem, jakaś czy coś, no tak. nie znam się na tym. Psoasy i te inne mięśnie i tak dalej. No jest, to wszystko jest połączone, kurczę. A ty w szkole jakiejś uczysz, tak? Uczę w z szkole warsztaty. w Gdańsku. Tak, tak, warsztaty do tego. Yy, yy, kilka tych systemów, yy, tak nazwijmy, czy, czy metod, zgłębiałeś. Yy, powiedz mi, jak, jakie, ma, yy, jakie ty masz hobby? U mnie to w, w już praktycznie wszystko gdzieś tam się kręci blisko ludzi, ale teraz, jak już jestem blisko 50 lat, to yy, oczywiście w. Moje hobby to jest zburzenie systemu. No to wygląda. Bo praca z ciałem to okazuje się, że to może być bardzo przyjemna praca z ciałem, która nie męczy <laughs> terapeutów. I w zasadzie tak naprawdę to... To jeżeli do mnie ktoś przychodzi po to, żeby się nauczyć pracy z ciałem, to po to, żeby się nauczyć bezwysiłkowej pracy z ciałem albo jak najmniej wysiłkowej, żeby móc pracować jak najdłużej, przynosić pożytek innym. Eee... Jakiś czas temu byłem w... Tajlandii i poznałem no, w dziwny sposób, bo myślałem, że człowiek tu, z którym od tygodnia gdzieś tam jeszcze wtedy paliłem tytoń, nie papierosy, tylko tytoń taki. Miałem ulubiony tytoń Pueblo. No, dawno jakby temu był, to było? To już, to już nie było takie palenie normalne, tylko takie palenie nam takie od czasu do czasu, A, wieczorem. ale to był, Tak, to był tytoń. Mhm. Usłyszałem od wielu terapeutów, że, że ten tytoń Pueblo to nie ma nic wspólnego z niczym trującym i że, że to jest zdrowy tytoń i że bla, bla, bla. No może tak, może nie. Faktycznie totalnie dobry tytoń. Yy, I patrzę, że ten koleś ma ten tytoń. Ja chodziłem do niego w tej Tajlandii, już byłem dwa miesiące, więc skręcić sobie od czasu do czasu yy, no, skręta z tego tytoniu. Zawsze parzył też dobrą kawę. I sobie rozmawialiśmy z tym łamanym angielskim, albo ktoś tłumaczył, jeżeli miałoby być jakieś takie głębsze rozmowy. I on cały czas sprzątał w tym miejscu, gdzie ja się uczyłem. Był takim sprzątającym, osobą sprzątającą. I w związku z tym, jakoś ja zawsze miałem, tak mi się wydaje, szacunek do ludzi, to, to nawiązałem z nim kontakt i rozmawialiśmy później już o wszystkich jakichś takich historiach z poziomu serca. I jak byłem tam ostatnie dwa dni czy trzy, to wtedy, e, przynajmniej tak ja to pamiętam, e, ten cały mistrz e, poprosił, żeby on poprowadził zajęcia. I, I się okazało, że on jest najbliższym uczniem, przez 13 czy 14 lat uczył się u tego mistrza. I, no i tak się nawiązał bardzo silny związek pomiędzy mną a, a tym Japończykiem. No i e, był już trzy albo cztery razy w Polsce. E, Nauczył mnie całej tej pracy. No, w, w, pokazał mi to wszystko. Pokazał mi, co to jest lekkość. Pokazał mi, co to jest y, praca z, z, poprzez tylko opieranie się. A więc, tak naprawdę, y, teraz ten mój tajski nie wygląda w taki sposób, jak kiedyś. Y, teraz wygląda w taki sposób, że ja odpoczywam. Mm -hmm. I to bardziej bym porównał m, do, do jakiejś gimnastyki. Do rozciągania się mnie jako, jako terapeuty, to czuję, że mnie to uzdrawia, że, że inaczej funkcjonuję y, poprzez tą, tą pracę z ciałem. No i to przekazuję innym. Tak, aż i tak się nazywa ten mistrz. Hmm. Obecnie hmm. nie pracuje. Z, z ciałem y, 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 jest na trzyletnim odosobnieniu medytacyjnym. Hmm. Już teraz y, drugi rok ostatnio, jakby w Polsce. To powiedział, że, że tą aktywność przekazuje mi, nie pytając mnie o... <grymnie> bardzo zdziwiony, <Grymnie> wie co, 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 on wymyśla. Nie ze mną nie uzgadnia, ale to takie widocznie niejapońskie. No i tak przekazuje to dalej. I tak myślę sobie o tym, że to jest. Ja cały czas od 20 lat jestem tym zafascynowany codziennie. To nie jest tak, że. Może to mnie w jakiś sposób czas. Nie, nudzi, to może są momenty, że jestem przepracowany. To fakt. Mm -hmm. I wtedy mm, widzę to w taki sposób, jak się czuję, mm, że jest, jest to dla mnie trudne, bo, bo się nie regeneruje. I, I za. No, tak jak patrząc na to, jak ludzie w zdrowy sposób żyją, to ja jednak trochę się gdzieś tam zajeżdżam, mimo tego, że i tak. Myślę, że pracuje najlepszymi metodami najbardziej najmniej obciążającymi mnie. Mm -hmm. Ale to nawet czytając książkę, jesteś w stanie się zmęczyć gdzieś tam trochę. No. A więc tak to wygląda? Tak, prowadzę różnego rodzaju warsztaty, uczę ludzi pracy z ciałem. Odkręcam ich nawyki, które ich niszczyły. Pokazuję im nowe, które ich które przedłużają im ich życie. Mm -hmm. I dlatego to, czego uczę, nazywa się ochroną ciała i umysłu. Mm -hmm. mm. No, jestem, jestem szczęśliwy i to oczywiście są pewnego rodzaju puzzle, które się poskładały w pełną układankę. Yy. Kiedyś, jak zaczynałem się uczyć masażu tajskiego, to, to ktoś mi powiedział, że przyjeżdża pewien Niemiec. Yy, taka... Yy. Yy. Nasza wspólna przyjacióła, uh -huh. że sprawdza pewnego Niemca uh -huh. i że Hanna nadal y, poleca go, że, że, że warto byłoby się tego uczyć. Uh -huh. A więc sobie pomyślałem, jak Hanna poleca kogoś, no to musi to być coś pięknego. I faktycznie y, ten, ten ktoś, chodzi o Guntera, potrafi uh -huh, uh -huh. potrafił przekazać coś pięknego poprzez pracę z ciałem. Y, Pamiętam, że wprowadzał mnie przynajmniej w taki stan, takiego rozluźnienia gdzieś tam, ale to wszystko było właśnie przez taką bardziej energetyczną pracę poprzez serca. Mm -hmm. I ta praca z ciałem, pozostawiała, tak jak patrząc teraz trochę troszkę do życzenia, ona była mm, dla mnie nie do końca może, dlatego że już mam taki wiek, a nie inny. Ale od strony serca to było coś niesamowitego. To, to było tak, jakbyś się czuł, po prostu, że wracasz że w końcu, po wielu latach, tułaczki do swojego domu, gdzie czujesz właśnie ten poziom bezpieczeństwa, miłości, radości, dobra, wszystkiego, co jest najlepsze. Tak to odczuwałem. Mhm. Czyli to, tak naprawdę, ileś tam rzeczy spowodowało, że, że teraz jest taka moja prawda. Czy ona będzie taka za jakiś czas, tego też nie wiem, bo cały czas się rozwijamy. Mhm. Mhm. Dochodzi do tego i medycyna chińska, i kręgarstwo, i, i, i zioła, i olejki eteryczne gdzieś tam na wielu polach się pracuje, bo, bo to, co jest pożyteczne, to po prostu takim jest. To nie mm -hmm. można czegoś wykluczyć. Przynajmniej w moim odczuciu, tak ten świat takiej medycyny wewnętrznej, że tak powiem, nie, nie polega na tym, żeby się ograniczyć do jednej rzeczy. Mm -hmm. Zobacz. Fajnie opowiadasz o swoim hobby. Spróbuj. <noise> co, co mam spróbować? <noise> no, przyjedź kiedyś. Nie no, przyjadę na pewno to w ogóle z Milaną. No, e, rozmawialiśmy o tym, że trzeba pojechać i ja, mm, ja bardzo chcę na refleksoterapię stóp też e, przyjechać do Twojej żony, bo no, Twoja żona się zajmie refleksoterapią stóp. To, co ona robi w ogóle, w jaki sposób ona to pokazuje i dzieli się wiedzą e, w krótkich formach wideo. Jest niesamowite. Bo mi się bardzo, to podoba. Także nie, do, do, do was, do Ocypla na pewno przyjedziemy. To, to, to jest jej pasja. I ona d, nie mówi... To, to, tak, taką historię słyszałem e, ostatnio, która mi bardzo do, tak coś uświadomiła. To była oczywiście historia o Lamie, że kobieta przyszła z, że, z grubym dzieckiem do Lamy i mówi, Lamo, proszę cię, wyślij życzenie do mojego syna, żeby nie jadł słodyczy. I lama powiedział, przyjdź do mnie za miesiąc. I ta kobieta przyszła z tym dzieckiem grubym do lamy i mówi: Lamo, miałam przyjść za miesiąc, proszę, powiedz mu, żeby nie jadł słodyczy. Lama powiedział, nie jedz słodyczy. I to wszystko. Tylko, że różnica jest taka, że wcześniej to nie było jego doświadczenie, nigdy yy, widocznie nie był yy, oddzielony od słodyczy, <laughs> żeby powiedzieć to z poziomu doświadczenia. Przez, musiało, przez miesiąc, jeść. czy tam jakiś czas nie jeść spodyczy. I faktycznie tak jest, że jeżeli mówisz z poziomu doświadczenia, to, to rzeczy są inspirujące. Tak. Jeżeli coś yy, no nie jest twoim doświadczeniem, a próbujesz o tym opowiadać, to, to nawet jeżeli to wygląda dobrze, to gdzieś pod, podprogowo czujesz, że to tak. chyba tym nie jest. nie? Tak, to są te słynne historie o... O mówcach, którzy przeczytali coś w książkach albo o 26-letnich kołczach i tak dalej, nie? Mm -hmm. Albo ktoś mm -hmm. zaczął medytować miesiąc temu i już uczy innych, jak medytować, co to jest medytacja, nie? I ja osobiście jakoś tak też uważam, że trzeba najpierw samemu na sobie przećwiczyć. Nie wiem, po dwóch miesiącach to może bym mógł uczyć składania pelikana w origami. O, to się... przez dwa miesiące bym się nauczył, nie? I tak, i żeby jeszcze się tego nie bać, nie? Bo z tego co widzę, to ludzie mają tak duże koncepcje różne. Wiesz, właśnie u facetów wydaje mi się, że to jest problemem, że oni myślą, że, że to będzie takie bardzo intymne zaglądanie do środka, że teraz tak. ktoś będzie znał twoje myśli, nie wiem, to, że, że będzie za blisko, za, za miło, za ciepło i że wszyscy będą tak się pięknie uśmiechać. To takie nie jest, nie? Tak. To. Tak. Wcale nie musi temu towarzyszyć dużo słów. I to, to, nie jest, to, to jest dużo mniej stresujące niż atmosfera w, przy stole wigilijnym. <grymne> <grymne> A propos atmosfery przy stole wigilijnym, to naj, największy wskaźnik samobójstw jest właśnie przy okazji świąt. O. No, no jest, jest, taka, jest taka histeria, jakaś taka hipnoza w jest. Pomimo tego, że jak już przyjdzie ten moment, jak już faktycznie się spotkasz z tymi wszystkimi, których lubisz bardzo, to, to już jest super, już płynie. Znaczy ale, jeżeli, przed... ale jeżeli się spotkasz z tymi, których lubisz bardzo, bo, bo te samobójstwa biorą się właśnie z tego, że, że ktoś nie ośmiela się powiedzieć, co czuje, albo że nie, nie chce jechać. Tak. A to też jest temat gruby. No. Mój znajomy terapeuta mówił mi, że miał pacjent, ma, ma pacjentów, którzy do połowy lutego, czy do końca lutego dochodzą do siebie po wizycie w Wigilię w domu rodzinnym. O cholerka. No I, to... i, takie, I ten proces trwa, tego cierpienia i od, jakby, wiesz, rozluźnienia i tak dalej, nie? To O to chodzi, bo to, że tam jest szał świąteczny, no to wiadomo, że jest szał świąteczny, ale to, to jest pier pierdoła, No tak musisz naprawdę, uważać, nie? jak jeździsz samochodem, wjeżdżasz do miasta, bo ja ostatnio, jak wjeżdżałem do mojego rodzinnego właśnie, to zobaczyłem kilka samochodów, które się Gdzieś tam zderzyły i no, trzeba być uważnym, naprawdę tak, wtedy, tak, nie? Tak. Ale... No tu wiesz, chodzi o to, że ludzie jadą do domu rodzinnego i, i jest jakieś takie powiązanie emocjonalne i obyczajowe. Wiesz, że dla ciebie to jest sensowne. Tak, nie, To nie myślałem nie? aż w taki sposób, no. aż, że to tak może być mocno. A dotyczy to większości, jakby, a nie mniejszości. Czyli takie, przepraszam, że żyję, to też jest następna rzecz, którą powinniśmy. znaczy mm -hmm. moglibyśmy delikatnie nad tym popracować? Nie? Że, mm -hmm. yy, no, myślę, że jeżeli wejdziemy w swoje serce i jeżeli faktycznie czegoś nie chcemy, to, to, to ja dochodzę do takiej informacji, że jakbym bardzo, bardzo, bardzo nie chciał, bym przyszedł do takiego miejsca, to to miejsce by przejęło raczej moją wibrację. I wszyscy by byli w. Na jakimś poziomie poddenerwowani gdzieś tam, y, pełni emocji. Mhm. Że, że w taki sposób się to udzieliło. Mhm. Y, to tak się dzieje, nie? Że, że, że jesteś w stanie. Nie wiem, gniew osobowe, jesteś bardzo, bardzo w stanie szybko wyczuć. Nawet jeżeli to jest lokal. Y, Gdzieś, gdzie jesteś na obiedzie, to tak. cztery stoliki dalej jest ktoś, kto jest permanentnie ma podnieśnione ciśnienie, i, i się rozglądasz, co to jest, kto to jest, jak, co, co czujesz, co widzisz. nie? Mhm. A więc może te osoby powinny z, bardziej z takiej perspektywy pomyśleć o innych, a nie o sobie znowu, żeby i wtedy łatwiej by mi było po prostu nie przyjechać na taką imprezę, albo trzy miesiące szybciej kupić bilety do Tajlandii. Ja tak robiłem wiele razy i. I mi się to mm -hmm. udawało, że nie mam nic do świąt. To jest przyjemne spotkać się z najbliższymi. Nie wiadomo, jak długo będziemy się z nimi widzieć. Nie mam takiego wglądu, żeby widzieć ich bez formy i żeby się komunikować z nimi na poziomie światła. Jeszcze tego nie potrafię. <śmiech> <śmiech> A więc <laughs> wspieram to, co. No i chcę być z nimi jak najdłużej, ale faktycznie nie podążam za tym w sposób duchowy. Mm -hmm. To nie jest moja duchowość. Znaczy, co, ja, ja, ja miałem takie też koncepty, znaczy koncepty myślę, naturalne dla, dla ludzi, że na przykład m, bracia to jest coś na całe życie i, i to i i są najbliższe sobie osoby. Okazuje się, że wcale niekoniecznie, że możesz mieć bliższe relacje i mocniejsze z sobą, z którą nie masz połączenia krwi. To trzeba też przebywać z kimś, żeby to. Żeby te relacje podtrzymywać, gdzieś tak, tam, nie? No tak, to się rozpuszcza. Okazuje się, że są osoby, które nie, nie mają jakiegoś, które nie, niekoniecznie bardzo kochają swoje dzieci. Nie, są kobiety, które nie, 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 nie są z, do końca zadowolone z tego, że są matkami. Ojcowie też. I to nie mówię tego w sensie jakiegoś, nie oceniam tego, tak? Tylko. Że, że, jest, że to jest, tylko o tym się też nie za dużo mówi. No. Wiesz, te formy są... Kolejny aspekt umysłu, nieograniczoność, no. Tak. Wszystko może się wydarzyć. Dlatego pracujemy znowu na swoim podwórku i z, z tym, co jak najlepiej możemy zrobić, nie? Bez oceniania tego... Tak. Bo spróbujmy pochodzić w czyichś butach, nie? W, to nie jest takie łatwe, ale tak łatwo jest kogoś skrytykować i... Tak. I nazwać, nie, Ryszard, Ten kolega Ryszard Stafel, który, który był gościem tutaj dwa razy u mnie, fajnie właśnie o tym powiedział. Taka, taka prosta konstatacja, że to, że coś u ciebie zadziałało, to wcale nie jest oczywiste, że zadziała u drugiego człowieka, bo jesteście inaczej wyposażeni. I z tego chociażby punktu widzenia nie należy oceniać, krytykować i trzeba mieć w sobie tą empatię, po prostu zwykłą ludzką empatię, nie? To nawet działa na poziomie lekarstw. Jak tak? prowadzę takie warsztaty o odporności, uczę trzy dni, jak podnieść tą odporność, jakie rzeczy stosować, jak, kiedy, w jaki sposób, to też to nie robisz skrypt, on wygląda, przepis jest jeden, ale każdy... Ma dokładnie, z, z, no, może podobny, ale jednak inne klucznie. Mm. Indywidualnie zupełnie. To, to jest tak zróżnicowane, że nie jesteś w stanie dać jednej, tak jakby recepty, nie? Aha, mówisz, dla, że jakby recepta jest dostosowana do pacjenta, tak? No Cokolwiek. No to, to, to tak. jednak działa inaczej. No nie? Tak, 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 tak. Receptury są. Mimo, chodzi o to, że mimo, że ten sam jakby powiedzmy lek co do ten zasady sam, to jest ten sam mechanizm, mhm, ten sam mechanizm ale, inna... ale in, in, inna no nie wiem, inna przestrzeń działania nie? Mhm. no w ciekawych czasach żyjemy, cholera no, w ciągu tygodnia mamy chyba tyle wrażeń co ludzie przez tak. całe życie w średniowieczu tak, tak to wiesz, jest też temat e, związany z, z pornografią, e, z e, zachowaniami kompul kompulsywnymi u mężczyzn, czyli ananizmem. E, okazuje się, że wiesz, w ciągu godziny właśnie może mężczyzna mieć kontakt z nagością taki, którego właśnie nie wiem, 50, 60 lat, 60 lat temu nawet nie trzeba do średniowiecza sięgać. Człowiek przez całe życie nie miał. E, więc, wiesz, no to znowu narządy wewnętrzne, czyli nerki. Albo przegrzana wątroba. Już jest tak, że, że mężczyzna po, po wieku mniej więcej 50 lat już powinien dbać o tą esencję. Mm -hmm. To też a propos pół roku. Nie? Zimą dobrze jest się wstrzymywać od aktywności, aktywności seksualnej. Nie? No, może nie do końca, żeby tam, ale na pewno nie, 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 nie tak jak latem, kiedy możemy sobie bardziej się na pewno cieszyć. Anerki to życie, nie? No, tam jest ta energia przedurodzeniowa, a więc jak one, jak, no, jeśli pozbędziemy, no to jeżeli pozbędziemy się chi, no to umieramy w sekundę. To nie tak jak bez wody, że tam jeszcze będziemy się bujać tydzień i tam. Mhm. Podobno, ułamek sekundę. Mhm. No, Czyli jest... mężczyźni, którzy się analizują, jakby skracają sobie życie w pewnym sensie. W nawiązaniu do. Do tej filozofii tak, ale może to też być połączone, właśnie to o czym mówisz, z wątrobą, z przegrzaną wątrobą. Czyli dobrze by było ją uspokajać, tonizować to, wprowadzać zimne termiczne zioła, na przykład, mniszek lekarski. Tu mhm. trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeżeli ktoś jest bardzo wychłodzony. Tak, jeszcze zacznie pić zimne dzieła, no to jeszcze głębiej ten hmm. patogen w, wprowadzi. To, to nie jest, no to właśnie jest to różnicowanie. Nie? A przegrzanie wątroby z, z, z jakiego powodu może być? Jaka przyczyna może być? Dużo pracy. To jest właśnie ten stan, o którym mówiliśmy. Czyli w nakładanie emocji na emocje, zamiast rozładowanie emocji w sposób taki, że dasz temu odpocząć, czy nawet to w jakiś sposób, nie wiem, może wypłakać. Bo też się takie zdarzają mhm. sytuacje, że gdzieś tam jakieś wrażenia w taki, ani inny sposób wychodzą z ciała, czego się podejrzewam, że wszyscy boją. Mnie to jeszcze nigdy nie spotkało, pracuję ścian 25 lat. Mnie, jako mnie, ale widziałem takie zjawiska. Jeżeli mamy jakiś gruby temat i nosimy to w ciele, to jeżeli to się w taki sposób uzewnętrzni, no to, to dobrze, nie? Mhm. Ale myślę, że to jest ta gonitwa. To cały czas bycie w, w głowie, na górze. Mhm. Jak jesteśmy na górze, mamy cały czas myśli i ta gonitwa myśli jest taka duża, to może dojść po prostu do przegrzania silnika. No. Mhm. W tym momencie porównując to do wątroby. I wtedy bardzo duże, dobre rezultaty przynosi praca z nogami poprzez dotyk, poprzez dotyk kanałów energetycznych, różnych miejsc jest niesamowicie uwalniający. Jest mhm. taki, że po prostu dostajesz tak dużo spokoju, takiego środka, taki... Że nie, że nie ma tego próby spuszczenia energii poprzez onanizm od ruchu, Czy... tylko może dojść do ustabilizowania poprzez pracę z nogami. Czy pomimo tego, że nie wiem, że pracowałeś ostatnie trzy lata tak bardzo mocno, to żeby... Nie pamiętać tych wszystkich jakichś wrażeń, pójść biegać 20 km, co spowoduje, że się zmęczysz i padniesz po prostu, ale nie wiadomo, czy na zawał mm -hmm. jeszcze tego dnia, czy już może mm -hmm. ze zmęczenia. To zupełnie inny rodzaj odraagowania. Mm -hmm. To jest tak, że jak nieraz, niekoniecznie musimy mieć tam aktywną taką stronę. Jako faceci będzie nam łatwiej pójść w aktywność, no bo my jesteśmy aktywnością ale y, znowuż intuicja pozwala nam y, rzeczy zostawić właśnie, odpuścić. I wydaje mi się, że y, nieraz praca z ciałem jest takim odpuszczeniem. Tylko, że wiesz, y, y, nieraz możemy zapierdzielać całe życie, a nieraz możemy po prostu odpuścić i, mm -hmm. i przyjdzie nam ta myśl, bo jak za bardzo zapierdzielamy, to, to przypomina znowuż ten kawał tego faceta, który biega z pełną taczką i się ktoś pyta, czemu biegasz z pełną taczką? Z pustą chyba. A nie, dobra, okej. Okay. Z pustą. z pustą taczką, dobrze pustą. mówisz, bo nie mam czasu je naładować. No ta, tak, to tak zapierdzielamy, panie inwestorzy, że nie mamy czasu naładować. No załadować. to właśnie o to by chodziło. No, czyli Pewnie chodzi o pewnego rodzaju jakąś równowagę, no znowu, pomiędzy mm -hmm. tym a tym. No, nie mm -hmm. może być cały czas aktywność, nie możesz, nie wiem, tak samo codziennie jeść jakiś potraw, które będą pikantne, no, tak. bo też zwariujesz i twoje tak. życie będzie tak szybkie, że... I znowu chyba wydaje mi się też wracamy do kwestii zaufania do siebie. Bo, bo to zapierdzielanie z tą taczką, to kompulsywne zachowanie, to przepracowywanie, później onanizowanie albo ćpanie, cokolwiek to jest, wydaje mi się, że się wydarza przez no. to, że jest lęk, zaufanie do siebie i strach, że jeżeli się zatrzymam, rozejrzę, to się coś rozsypie, ucieknie, minie i odjedzie, nie? I tak się rozsypie, i tak odjedzie. Nieraz tak <noise> jest taka praca z, z ciałem, że że czujesz, że ktoś nie chce tego oddać. Nie chce po prostu, może, nie możesz ruszyć ręką. Boli bark, już trzy lata, jest zamrożony, ale jak próbujesz nie, chociaż pokręcić, to ten ktoś dużo lepiej wie, kręcić za ciebie. Jak chcesz w tą, to nie, on chce w tą. To, to, to się nie uda. To w, w tym momencie to, to zupełnie ten ktoś ciebie nie wpuszcza. Możliwe, że to jest nawet na tej zasadzie, że to po prostu jak mandala, nie? Chcesz wejść, dostać trochę, zdrowia albo rozluźnienia, to tu jest, są drzwi, gdzieś jest strażnik, odpuść to, odpuść to. To mogłoby, to, to można by było przełożyć też na tą, mhm. na to porównanie, aczkolwiek dla nas ono będzie jasne, dla kogoś będzie zbyt skomplikowane, bo to Dlatego jest... staram się to właśnie tak troszkę Proszę ten język w tym skomplikowanym świecie, prze, no. przesiąkniętym definicjami. A więc jeżeli jesteś zaciśnięty, i lubisz tak bardzo to, i nie chcesz tego oddać, to, to wtedy dobrze jest komuś powiedzieć, że przed śmiercią i tak będziesz musiał to zostawić. Bo te, kiedy te elementy opuszczają Twoje ciało, to, to najpierw wiadomo, opuszcza nas element wody. Mhm. Później element, który jest twardy, Stały. czyli duma. Mhm. Później ten, który jest ciepły, czyli z przywiązaniem albo pożądaniem. Czyli i tak będziemy musieli to zrobić. Czy, czy zrobimy to. 30 minut przed śmiercią. Czy 30 lat przed śmiercią, to zależy od nas. Tak. Możemy się męczyć przez te 30 lat i robić wszystko w poprzek. Zupełnie tak jak świat inaczej nam pokazuje, bo moje jest mniejsze. I. Ale ta ostatnia chwila będzie taka, że ta mądrość z tego ciała i tak przyjdzie, i tak zostawimy tę energię. A więc może nie warto się tak męczyć i po prostu odpuścić. Myślę, że prezent, dlatego prezentami chyba są te wstrząsy przy okazji 40 czy 50, czy przed 40 których mężczyźni doświadcza, doświadczają, którzy tak się szamoczą. Bo jakoś nie widziałem, żeby ktoś, który się szamocze, nie dostał łomotu w sensie takim pozytywnym, żeby nie było wstrząsu, który daje okazję do przebudzenia. No te najmocniejsze chwile, gdzie, chyba się tak dzieją, ale mm -hmm. y, że to jest y, ten moment, kiedy kiedyś pamiętam, miałem taki mo mocny moment w życiu, y, bardzo mocny dla mnie wtedy, oczywiście, bo, bo... i dostałem taką y, naukę od mojego nauczyciela i powiedział: Pamiętaj, jeżeli nie możesz czegoś zmienić, to na pewno możesz to, to użyć. Nic, myślę, znowu buddyjsko, prawda? O no nie! <laughs> ale faktycznie zrobiłem tak. Posłuchałem tego i to, to miało. Do, do Dzisiaj widzę tego skutki, że, że, to, że to zadziałało dobrze. Tak, wiesz, w ogóle a propos buddyzmu, skoro o nim wspomniałeś, to dla mnie na przykład bardzo fajne było, jak usłyszałem, że buddyzm jest nauką. Mi fajnie tak trochę domknęło ten temat, bo. Bo zawsze gdzieś ktoś, wiesz, są różne skojarzenia, tak? Ludzie w szatach, to, tamto, słabość, na przykład komuś się kojarzy buddysta, czy osoba praktykująca buddy ze słabością i tak dalej, a się okazuje, że to jest nauka, tak? I że nauczyciel buddyś, więc jak można porównać go do nauczyciela na uniwersytecie. I, I, że to są konkretne metody, które prowadzą do, do wolności, tak? No z, z, z każdej strony mm. moja, można patrzeć na to. Dla mnie, Ja doszedłem do takiego wniosku. Oczywiście nie jestem na tyle rozwiniętym duchowo człowiekiem, żeby wiedzieć, że wszystko jest pewne, że to najbardziej pasuje do mojego życia, dlatego za tym podążam. Ale tak sobie ostatnio pomyślałem, że nawet gdybym się mylił w 100%, to i tak wybrałbym tą drogę. Bo, bo te inne w porównaniu do tej to. No tak, to, to To zupełnie jest. Dlatego mówi się o tym. dla żeby, mnie, oczywiście. Tak, dlatego mówi się, wydaje mi się mówi o tym, żeby każdy spróbował znaleźć coś, co dla niego działa. I daje mu poczucie realizacji, podążania do szczęścia i tak dalej. I, i, i takiej drogi do domu, dobrej nie. No, podobają mi się te wyjaśnienia, te, te, może one nie są zbyt takie. Podobają mi się wyjaśnienia, że tak naprawdę nie ma żadnego buddyzmu. Tak że buddyzm jest tylko tym, jakimi rzeczy są i że to znowu to, co ciebie wzmacnia, powoduje, że masz więcej zdrowia, miłości, kasy nawet, czy, czego, czy przyjaciół, czy czegokolwiek innego, to jest automatu buddyjskiej, przenika to wszystkie miejsca i wszystkie czasy, a więc i wszystkie religie i wszystkich tak naprawdę ludzi, że oni są od tego nieoddzielni, że to nie da się tak zrobić, że... No to po prostu jest... Nawet bym tego nie nazywał buddyzmem, tylko jakimi rzeczy są. I tyle. Wiesz, co, bo, bo w ogóle chyba ten termin buddyzm, co się pojawił tam kilkadziesiąt lat temu, yy, ludzie z zachodu go wymyślili. Nigdy, nigdy wcześniej nie funkcjonował. Po prostu są jakieś nauki, można je sprawdzić, czy działają, czy nie. Można, nimi, można je zastosować. Do tego jest jeszcze jakby też informacja na temat tego, co się dzieje. Masz zespół metod, masz informacje, sprawdzasz. Coś, działa, działa, fajnie. Coś działa teraz, coś, coś nie zadziała, coś zadziała tak. za 20 lat. Jeszcze nikt ci nie mówi, że masz na ślepo wierzyć, tylko sprawdź. Jak, jak dla ciebie nie działa, to w ogóle odrzuć, bo po co? Także wiesz, jest... To co najlepsze dla ciebie w twoim tempie. No? I tak. Nie, bo przecież nie zrobimy czegoś więcej, to, to znowu się wydarza na tej zasadzie. Więcej dobrych wrażeń, więcej więcej jakiejś mądrości, po którą jesteś w stanie się, jesteś stanie zauważyć, nie? Z jednej strony umysł powinien się oczyszczać, a z drugiej strony go chyba napełniać, nie? I tak. Jeśli wtedy jesteś w stanie znowu ten schodek jakoś tam przejść do góry, do góry, ale... To, tak? jest, to jest trochę tak, jak pieniądze to jest skutek uboczny właściwych działań. To, no, na pewno muszą być właściwe, no bo... No. Nie? I też pewnego rodzaju odprężenia, nie? Tak. Gdzieś tam, bo jak jesteś spięty, Odpuszczenia, to, tak, no... tak. Tak jak, wiesz, okazuje się, że tak, też jakby pewne bogat, bogactwo się bierze z praktyki szczodrości na przykład, nie? Hmm, to jak? No... To fajnie się mówi o tym, jak się to ma, to wtedy się znowu wydaje łatwe, tak jak ten język angielski, nie? Znaczy, wiesz co, ja, ja, ja sprawdzałem ym, te nauki, Wtedy, jak wyłączali mi prąd, bank wypowiadał umowę kredytową na dom, i lodówka była pusta. Więc yy, mm -hmm. dlatego tak, yy, no, dlatego w ogóle o tym mówię, tak? bo gdybym to nie było częścią mojego doświadczenia, gdybym tego nie sprawdził na sobie, to bym się nie ośmielił mówić, no bo, no bo tak mam, że nie mówię o rzeczach, których nie doświadczyłem. I, no, także sprawdzałem. <grych> I, I wiesz, tak kwestia praktyki szczodrości, gdy, gdy, gdy nie masz nic na poziomie relatywnym, w sensie, tam jest, mhm. masz pusty portfel, no to jak, jak? Jak co? I dojście do tego, że na poziomie umysłu można być szczodrym, i że ta szczodrość to jest empatia i dobre życzenia wobec drugiego człowieka, to jest takie, wow, nie? Jak sobie tak przynajmniej ja popatrzę w moje życie, analizując je, to większość rzeczy dobrych wydarzyło się wtedy, kiedy robiłem coś dla kogoś. Ale też z takiego poziomu, że nie oczekiwałem niczego tak. od tych osób, i cieszyłem się, że mogę to zrobić. Wtedy ten poziom był taki wyzwalający, i faktycznie to. Tak, bo to jest w ogóle co ciekawe, właśnie, o czym te, że fajnie, że tego dotknąłeś, bo mm, robiąc coś dla kogoś bez oczekiwań, faktycznie jesteś w cudzysłowie taki nietykalny. W sensie, że, że nie, nie może cię dotknąć, w sensie zranić, czy, 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 czy zrobić ci krzywdy, albo ci jakoś chwycić, złapać, zaszantażować, cokolwiek. coś wolny. masz no. Nie? To jest wolność. I wtedy też, wydaje mi się, może istnieć asertywność, umiejętność stawiania granic, bo też ludziom często asertywność miesza się z brakiem kultury osobistej, tak to nazwijmy delikatnie. Albo jak, jak się uczą asertywności, to czasem to jest po prostu takie no, niekulturalne. No, to tak mogłoby wyglądać. To, tak, tak. No. Kiedyś pamiętam, poszedłem nie, znaczy, to kilka lat temu, z dwa lata temu do fryzjera i pani mnie obcięła tak na mnie a miałam i zupełnie inaczej. I robiła tak długo mnie obcinała, prawie dwie godziny bo myślała, że jakby te, te włosy odrosną i jeszcze mi zostawiała na koniec taką kulkę włosów tutaj i tak ja mówię, wie pani co, niech pani to zetnie, naprawdę, bo to już pani mi tutaj nic nie naprawi tego, to już proszę mnie ściąć na łyso, takie powiedziałem i były tam panie, które farbowały włosy, była wiejski taki fryzjer mm. jedna pani mówiła, proszę pana, ta pani na pana tutaj straciła prawie dwie godziny czasu, nie? I przychodzi szefowa. Nie, tu się już nie da nic zrobić. Proszę tego pana ściąć na łyso. <laughs> Czyli tutaj asertywność była taka. Ale też miałem w sercu tylko to, żeby nie zranić tej kobiety, bo moje włosy rosną tak szybko. I sobie pomyślałem, co ona może pomyśleć, jakie to dla niej, że to może być trudne. A dla mnie kompletnie, zupełnie to nie było, to było nawet zwykłe doświadczenie, nie? No. A więc, no, zjawiska są... Kiedyś jakiś mistrz powiedział, że rzeczy nie są takie, jakie wydają się być i nie są też inne. Tak jest. I to jest, no... To jest trochę historia o tym, jakimi rzeczy są, nie? Ale... No, może dlatego można sobie udowadniać te prawdy, że one są takie, ale one są takie i nie są inne, no, tak naprawdę, nie? I tak... I weź to, bądź mądry. <grym> No to wjechaliśmy teraz na poziom, powiem Ci. Ju, już nie ciała. Aczkolwiek by, pewnie dałoby się to przełożyć też i na ciało. Nie, fajnie w ogóle, że, że mówisz o tym. Jak, jak rozmawialiśmy o innych też aspektach, że nawiązujesz do tego ciała, bo ja czuję, że, że, że my potrzebujemy tej wiedzy że wiesz, ty, ty żyjesz, jakby nazwijmy to w pewnym sensie, w swoim bańce, gdzie wszyscy wiesz, ja ży żyjesz tym. Ja mam już mocną bańkę A ja, dla no. nas yy, cywilów, tak to nazwijmy, to jest wiedza jednak dalej taka nieodkryta. I dlatego tak cię pytam też, czy pytałem o, o te narządy, o ten brzuch, czy o tą wątrobę. Yy, no bo, no bo, bo, bo potrzebujemy konkretów. Konkret jest taki, że zwyczajnie w... zaczynasz się lepiej. Lepiej czuć i masz więcej zaufania do własnej natury. Mhm. Tej, co jest poza myślami, poza lubię, nie lubię, poza odpychaniem, przyciąganiem, poza tym całym Disneylandem poprzez pracę z ciałem jesteś w stanie wyczuć, że jest coś więcej. Mhm. I że to więcej jest tak zajebiste, że naprawdę nie musisz się udawać nigdzie indziej, tylko szukać tego więcej. Mhm. No i z tego poziomu rozpoznawać tak jakby świat bo on się wtedy staje przyjemny. Mm -hmm. I tylko tak naprawdę to nic bym tutaj już nie dodawał. Tak. To jest, jest naprawdę potrzebne i. Nie wiem, jak. Jak można funkcjonować bez tego, bo ja pewnie robię to, co robię. Mój świat mnie do tego przyciągnął. No bo pewnie gdzieś tam. Bym sobie może nie poradził z życiem, gdybym nie pracował w taki sposób. A więc, no moje wrażenia w umyśle spowodowały, że, że zajmuję się tym, czym się zajmuję. No, i jest to dla mnie powód do radości, bo widzę, że, że zmieniam życia innych. Że daje im jakiś sens, jakieś zdrowie. To, mm -hmm. jest, to jest niesamowite być w taki sposób pożytecznym. Nieraz jak mnie dotyka jakiś ból i go rozładuje, to daje mi to ten od razu ten, to sprzężenie zwrotne. Jak mogą się czuć ludzie, którzy permanentnie cierpią mm -hmm. i jak się czują, kiedy im to uwalniam. I dochodzę do tego, że to... Że to jest niesamowite, że w momencie, kiedy jesteś uwolniony od tego bólu, masz zupełnie inny start. We wszystko. W każdą materię. I rodzinną, mhm. i, fi, i finansową, i taką, jak się zachowujesz w pracy, w jakiejś społeczności. Jeżeli widzisz to przez pryzmat, nie wiem, jakiegoś bólu, no to to jest, to jest trudne. Jeżeli mhm. jesteś w stanie to rozpuścić. przy, przy oczywiście w pomocy tego kogoś, no to to jest doskonałe. To, to może nie jest ostateczna prawda, ale. A przestaje być ciasno, gęsto, no, ciemno. No, na przestajesz być tą, nie wiem, żabą, która wpadła gdzieś tam do, do szamba i widzi świat, że to jest niebieska kulka, tylko wychodzisz z tego, z tego szamba. Z tej widzisz, kanalizacji. Z tej kanalizacji, że jest jeszcze, że niebo jest niebieskie, że nie tylko jest kulka, ale są jeszcze gwiazdy, są kolony drzew, tu są kwiaty, a tam jeszcze w ogóle są jeszcze jakieś inne historie, nie? Mm. I tak I... chyba o to chodzi, no co, to myślę, że chyba mamy jakąś fajną puentę, co? Jasne. Na zakończenie tej rozmowy. Yy, I tak myślę, że jest yy, wielowątkowość naszych umysłów spowodowała, że, <laughs> że jest dosyć dużo tych wątków. A jak się czujesz? Dobrze. Dobrze Nie spałem cztery. dzisiaj trochę, bo musiałem coś przygotować w nocy, ale, ale spoko. No to fajnie. Czyli co, już są odłączone? Gdy, Dziękuję ci bardzo, odłączone? odłączę. Okej. Okay. Dziękuję do widzenia. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Krzysztof Szabat. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Uprzejmie proszę o wystawienie oceny i za obserwowanie podcastu. To pomoże w rozwoju tego kanału. Do usłyszenia.